Witam serdecznie na pierwszym wojewódzkim zjeździe Ruchu Narodowego w Katowicach. Na początek proponuję odśpiewanie hymnu narodowego. Proszę wszystkich o wstanie. Będziemy śpiewać wszystkie cztery zdrowki. Także. Jeszcze Polska nie zginęła, piękni my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Watę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po Szwecin Zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Jaż tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany. Słuchaj jedno, bo no nasi biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję po hymnie, proszę wszystkich usiąść. Witam serdecznie członków Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, przewodniczącego Sądu Kolżyńskiego Młodzieży Polskiej, kolegę Witolda Tumanowicza. Czy jest na sali kolega Maciej Migus? Nie ma. Dobrze. Witam serdecznie gościa z Warszawy, organizatora antyszczytu klimatycznego 2013, specjalistę Ruchu Narodowego od spraw polityki energetycznej, kolegę Michała Putkiewicza. Witam serdecznie członków sztabów wojewódzkiego, w tym dzisiejszego prelegenta, kolegę Mariusza Siwonia. Witam kolejnego prelegenta, kolegę Tomasza Brzezinę z Unii Polityki Realnej. Przepraszam bardzo, tutaj błędną informację dostałem. Witam pana Sławomira Sławskiego z Unii Polityki Realnej. Witam serdecznie obecnego na sali prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, pana Macieja Szepietowskiego. Jeżeli jest na sali, przepraszam bardzo,
Witam serdecznie prezesa Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, pana Artura Płaczynę. Niestety nie orientuję się, czy jest na sali, czy dopiero jest. Nie ma. Dobrze. Witam serdecznie szanownych delegatów Ruchu Narodowego, członków stowarzyszeń współorganizujących ruch, koleżanki i kolegów z obozu Narodowego Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej, Białych Orłów, Fundacji Inicjatyw Lokalnych Optima, Fundacji Patriotycznej Silesia Superior, Unii Polityki Realnej, Inicjatywy Narodowej KNUR-ów, Narodowych ŻOR, Wodzisławskiej Inicjatywy Patriotycznej. Witam wszystkich pozostałych uczestników naszego zjazdu, wszystkich gości, których imiennie nie przywitałem. Serdecznie witam na pierwszym zjeździe Ruchu Narodowego w województwie śląskim. Nie ma dziś między nami kolegów seniorów Ruchu Narodowego. Pana Tadeusza Radwana, działacza Narodowej Organizacji Gimnazjalnej Młodzieży Wszechpolskiej, kombatanta Narodowej Organizacji Wojskowej, więźnia politycznego okresu stalinowskiego i reaktywatora w 1989 roku Stronnictwa Narodowego oraz pana kapitana Stanisława Turskiego, prezesa Okręgu Górnośląskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Panu Radwanowi stan zdrowia nie pozwolił brać udziału w naszym zjeździe. Kapitan Purski z racji pełnionej funkcji bierze udział w uroczystościach pogrzebowych kolegi z Narodowych Sił Zbrojnych w Zabrzu. Pozwolę jednak sobie w tym miejscu przekazać z ich strony serdecznie pozdrowienia dla uczestników Śląskiego Zjazdu Ruchu Narodowego. Koledzy seniorzy będą mieli możliwość obejrzeć relacje z naszego zjazdu. Proszę więc o wielkie brawa dla nich. W związku z niedawnymi wydarzeniami dotyczącymi ekshumacji żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych proszę o zabranie głosu kolegę Dominika. Poproszę kolegę Dominika o zabranie głosu. Aha, dobrze. Wrócimy do tej części na koniec zjazdu. Przejdziemy dalej. Przechodzimy do części programowej. Przejdziemy zatem do części programowej naszego zjazdu. Nasi prelegenci przygotowali na dziś kilka wystąpień, wokół których Ruch Narodowy chciałby podjąć debatę publiczną na Śląsku dotyczącej zagadnień, które powinny stać się ważnymi, jeśli nie najważniejszymi punktami programowymi w naszym regionie. Na początek o głos poproszę kolegę Michała Putkiewicza. Kolega Putkiewicz zainicjował w tym roku w Warszawie antyszczyt klimatyczny. Wydarzenie, w trakcie którego przeniesiono w debacie publicznej zgubne skutki polityki dekarbonizacyjnej dla Polski, w dużej mierze dla Górnego Śląska. W trakcie antyszczytu prelegenci zmierzyli się z mitem globalnego ocieplenia i realnym związkiem z polityką energetyczną. Omówili omówili praktyczną rangę pakietu klimatycznego i jego konsekwencji dla osób zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio w branży energetycznej. Współorganizatorem szczytu była także Śląsko-Dąbrowska NSZ Solidarność. Kolego Michale, proszę o głos. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszego spotkania, czyli Regionalnemu Ruchowi Narodowemu na Śląsku za zaproszenie mojej skromnej osoby na wasze doskonałe spotkanie, bo i miejsce, i frekwencja jest imponująca, więc już gratuluję na wstępie sukcesu organizacyjnego. I rzeczywiście jest tak, że 10 listopada 2013 roku, na dzień przed szczytem klimatycznym ONZ COP19 na Stadionie Narodowym w Warszawie, Ruch Narodowy wespół z Solidarnością, amerykańskim Committee for Reconstructive Tomorrow, Instytutem Globalizacji, Instytutem Sobieskiego, innymi organizacjami zorganizował antyszczyt klimatyczny, który okazał się nadzwyczaj udanym wydarzeniem. Możemy śmiało pochwalić się, że był jedynym konstruktywnym, merytorycznym wydarzeniem w kontrze do szczytu klimatycznego ONZ, bo
po wystąpień ekologów, którzy wspinali się na Pałac Kultury czy na Ministerstwo Gospodarki w kategoriach kompetencji i merytoryki trudno traktować. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł postulaty Ruchu Narodowego w zakresie polityki przemysłowej i energetycznej przedstawić właśnie tutaj, na Śląsku, który jest sercem polskiej gospodarki i sercem polskiego przemysłu. Moja prezentacja będzie poruszać kilka kwestii. Rozpocznę od przedstawienia istoty głównego zła, które determinuje politykę dekarbonizacji i które uderza w polski przemysł, szczególnie w przemysł wydobywczy, czyli w ideologię tak zwanego globalnego ocieplenia, tak zwanego efektu cieplarnianego. Następnie przedstawię Państwu znaczenie węgla dla polskiej gospodarki i zaproponuję pewne postulaty Narodowego Programu Węglowego, które chciałbym, aby stały się podstawą do dyskusji w ramach całego ruchu narodowego na temat tego, jak ma wyglądać nasz program gospodarczy, w szczególności nasz program przemysłowy. Omówię także negatywne skutki pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, polityki dekarbonizacji dla Polski i Polaków. Zaprezentuję projekt rabatu polskiego, który jest jednym z pięciu podstawowych postulatów programowych ruchu narodowego, a także postulat reindustrializacji, czyli ponownego uprzemysłowienia Polski oraz udomowienia sektora bankowego. Szanowni Państwo, jak powiedziałem, wszelkie zło zaczyna się od ideologii, tak jak XX wiek zaczął się od strasznych ideologii socjalistycznych, narodowego socjalizmu i bolszewizmu, tak pod koniec XX wieku zaczęła być tworzona kolejna bardzo szkodliwa ideologia, ideologia efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia, która próbuje wmówić nam, że człowiek i wytworzona przez człowieka cywilizacja jest odpowiedzialna za zmiany klimatyczne, które zachodzą albo i nie zachodzą na świecie. Kwestia efektu cieplarnianego, ideologii globalnego ocieplenia nie jest przedmiotem konsensusu naukowego, ale nawet ci naukowcy, którzy uznają, iż to zjawisko ma miejsce, jak na przykład niemieccy naukowcy z tego Hanowerskiego Instytutu, wskazują, że odpowiedzialność za tak zwany efekt cieplarniany w 70% za niego odpowiedzialna jest para wodna, która powstaje w procesach naturalnych, w 25% dwutlenek węgla, także powstający w procesach naturalnych. Wytwarzane przez człowieka gazy cieplarniane, jest ich ponad 30, są odpowiedzialne za zaledwie 2-3% tego efektu. A ten tak bardzo zwalczany, wskazany jako największy wróg, gaz cieplarniany, czyli dwutlenek węgla, wytwarzany przez człowieka odpowiada za zaledwie, jak tu Państwo widzą, 0,15-2,1% efektu cieplarnianego. Czyli wydajemy wielkie pieniądze, budujemy wielką nową ideologię, aby walczyć z czymś, co ma minimalne znaczenie dla naszego klimatu i dla ewentualnych zmian, które w nim zachodzą. Jednocześnie kraje, które najbardziej są największymi emitentami dwutlenku węgla, a tutaj Państwo tą listę widzą, są to Chiny 29%, USA 16%, Indie 6%, Rosja 5%. Są to kraje, które w tej walce nie uczestniczą, które odmówiły podpisania protokołów Kyoto i żadnych restrykcji środowiskowych w tej dziedzinie nie wprowadzają. Oczywiście walka z globalnym ociepleniem stała się pewnym sensem istnienia ideologicznego Unii Europejskiej, która emituje ledwie 11% dwutlenku węgla i która z tego tytułu zaczęła wprowadzać bardzo rygorystyczne ograniczenia, które nazywamy pakietem klimatycznym Unii Europejskiej, o której będę mówił w dalszej części wystąpienia. Polska, jak Państwo widzą, emituje zaledwie 1% dwutlenku węgla, czyli odpowiada za mniej więcej 1%, tak, z 2%, czyli niewielki udział, 0,02% emitowanego dwutlenku węgla przez człowieka. Ideologia walki z globalnym ociepleniem szybko stała się ideologią walki z węglem, czyli zamiast walczyć z CO2, ułaskawiliśmy O2, zaczęliśmy walczyć z karbon, z węglem. Tu Państwo widzą na tym obrazku główne kraje, które wydobywają węgiel. Chiny 45%, USA 12%, Indie 7%. Te kraje oczywiście nie uczestniczą w walce z globalnym ociepleniem. Polska blisko 2% światowego wydobycia węgla.
Na tle europejskim Polska jest europejskim liderem, jeżeli chodzi o wydobycie węgla. W tej tabelce Państwo widzą ten czerwony słupek, to jest wydobycie węgla brunatnego, niebieskie to jest wydobycie węgla kamiennego, zielony to jest import węgla. Widzą tu Państwo, że Polska jest potentatem numerem jeden w Europie, jeżeli chodzi o wydobycie węgla kamiennego, blisko 79 milionów ton rocznie wydobywamy. Jesteśmy trzeci w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wydobycie węgla brunatnego, 64 miliony ton. Innymi znaczącymi krajami wydobywającymi węgiel w Polsce są oczywiście Niemcy, które przede wszystkim wydobywają węgiel brunatny, 185 milionów ton oraz węgiel kamienny, Republika Czeska, także w pewnym sensie Serbia, Rumunia, Ukraina i Turcja. Szczególnie ważny dla Polski jest węgiel brunatny. O ile jesteśmy na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o aktualne wydobywanie węgla brunatnego, 64 miliony ton, o tyle bardzo optymistycznie wyglądają zasoby węgla brunatnego. Jesteśmy tutaj zdecydowanie europejskim liderem. W tej tabelce widzą Państwo rozpoznane zasoby węgla brunatnego w Polsce. Ten duży czerwony kawałek to jest Polska. Ocenia się, że rozpoznane zasoby węgla brunatnego w Europie to jest 41 miliardów ton, a szacunkowe 60 miliardów ton. To oznacza, że spokojnie możemy oprzeć naszą strategię energetyczną, naszą politykę przemysłową o węgiel, w szczególności o węgiel brunatny na najbliższe 50 lat. Dzięki temu, że Polska ma od Pana Boga węgiel, jesteśmy krajem, który jest krajem jednym z najmniej zależnym od importu paliw w Unii Europejskiej. Jesteśmy zależni ledwie w 31%. Lepszy wynik mają tylko Czechy, które mają dużo węgla, Wielka Brytania, która posiada gaz. A jak widzimy, kraje Europy Południowej są prawie całkowicie zależne od importu paliw. Włochy zależność 90%, Hiszpania blisko 90%. Oczywiście w innych podsektorach nasza zależność jest większa. Tutaj jest podsektor gazu. Nasza zależność od importu gazu, przede wszystkim rosyjskiego, to jest 73%. Nie ma w tej tabelce, ale jest jeszcze podsektor ropy naftowej. Tutaj nasza zależność importowa wynosi około 97% i także to jest w większości ropa naftowa sprowadzana z Rosji. Na tej tabelce z kolei wyraźnie widać także znaczenie węgla dla wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Jak Państwo zobaczą, Polska jest krajem, w którym 86% energii elektrycznej wytwarzane jest z węgla kamiennego i z węgla brunatnego. Jesteśmy w tym sensie europejskim liderem. Po drugiej stronie tej tabelki widzimy Francję, która ponad 80% energii elektrycznej wytwarza z energetyki atomowej. Nie przypadkiem to właśnie Francja jest krajem, który najbardziej lobuje za pakietem klimatycznym, który uderza w gospodarki węglowe. Węgiel jest także najtańszym źródłem, jeżeli chodzi o produkcję energii. W tej tabelce pozwoliłem sobie przedstawić badania renomowanej firmy Ernst & Young Business Advisory, dzisiaj AI, bo zmienili nazwę, z marca 2013. To są tak zwane ceny wejścia na rynek dla nowych elektrowni w zależności od technologii, czyli czysta cena energii, którą trzeba na wolnym rynku uzyskać, aby inwestycja w nową elektrownię się opłacała po odjęciu wszelkich subwencji i dotacji. Widzą Państwo, że ta sama ilość energii, megawatt wytworzony z węgla brunatnego będzie kosztował 234 zł, wytworzony z węgla kamiennego 251 zł, gaz ziemny 313, energetyka jądrowa 420, elektrownia wiatrowa 450 zł, no a fotowoltaika ponad 1000 zł to już czysta futurystyka. To, że w Polsce w ogóle funkcjonuje sektor energetyki wiatrowej, wynika tylko i wyłącznie z tego, że Unia Europejska w pakiecie klimatycznym wprowadziła pewne zobowiązania dla firm energetycznych do kupowania określonej ilości energii z tych źródeł i ta różnica w cenie, którą Państwo widzą, to są dotacje, to są subwencje, które kto płaci? Wszyscy my płacimy, bo dopłacamy do tego eksperymentu w cenach za energię elektryczną oraz także w naszych podatkach.
Chociaż, jak powiedziałem, Polska od Pana Boga dostała wielki dar, jakim jest węgiel, to od wielu lat prowadzona jest w Polsce polityka dekarbonizacji, polityka zniechęcania takiego propagandowego do węgla oraz polityka nieinwestowania w sektor węglowy. Doprowadzić to może do tego scenariusza pesymistycznego, który przedstawił kilka lat temu profesor Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej. On wyliczył, że jeżeli nie zaczniemy zagospodarowywać nowych złóż węgla, to w przypadku węgla kamiennego z pozycji wydobycia 79 milionów ton w tym roku, w 2050 roku zejdziemy do pozycji 28 milionów ton, a jeżeli chodzi o węgiel brunatny, czyli ten, którego posiadamy najwięcej w Europie i który może zapewnić nam niezależność energetyczną przez najbliższe 50 lat, z powodu niezagospodarowania nowych złóż, w 2050 roku Polska nie będzie wydobywała nawet jednej tony tego węgla. Z tego powodu postulujemy zmianę tej polityki, czyli jak tak nazwaliśmy, Narodowy Program Węglowy. Jego fundament polega na założeniu, że to właśnie węgiel i energetyka węglowa powinien być fundamentem strategii energetycznej Polski. Alternatywa, jaka istnieje, czyli atom, gaz łupkowy, gaz konwencjonalny czy odnawialne źródła energii, uważamy, że jest to alternatywa nierealna. Jeżeli chodzi o atom, zaznaczę tylko, że wybudowanie nowej elektrowni atomowej to jest kwota ponad 20 miliardów złotych. Wybudowanie nowej kopalni, która będzie zagospodarowała nasze złoża i w której będziemy wykorzystywali nasze paliwa, to jest kwota między 1 a 2 miliardy złotych w zależności od technologii. W przypadku elektrowni atomowej większość tych pieniędzy będziemy musieli wydać za granicę, bo Polska nie posiada żadnego know-how, żadnych technologii, żadnych firm, które potrafią wbudować tego rodzaju elektrownię atomową, więc to będzie tak naprawdę transfer tych pieniędzy poza granicę Polski. Gaz łupkowy, ja osobiście byłem, kiedy zaczęła się ta cała euforia łupkowa, kiedy premier obiecywał, że będzie nasze emerytury wypłacał z gazu wydobywanego z łupku, byłem takim łupkosceptykiem. Doświadczenia pierwszych kilkunastu odwiertów pokazują, że ten łupkosceptycyzm staje się łupkorealizmem. W tych kilku odwiertach, w których odnotowano przepływ gazu, w żadnym nie odnotowano przepływu gazu wystarczających dla przemysłowego wydobycia tego gazu, więc oczywiście jest nadzieja, że ta sytuacja się odmieni, ale też nie budowałbym polskiej strategii energetycznej na gazie łupkowym. Gaz konwencjonalny oczywiście jest atrakcyjny, jak widzieliśmy, jest także dość tani, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. Oczywiście ma jeden minus, uzależnia nas w większym stopniu od przede wszystkim Rosji. No, odnawialne źródła energii, jest to czysta futurystyka. Rocznie wedle badań firmy Enerxys z naszych pieniędzy, z naszych podatków musimy dopłacać blisko 5 miliardów złotych na to, żeby te wiatraki mogły funkcjonować. Stąd elementem naszego programu węglowego jest dążenie do zagospodarowania nowych złóż węgla, szczególnie węgla brunatnego, stąd hasło budujmy nowe kopalnie. Jak wiemy, pieniądze zainwestowane w budowanie nowych kopalń zostają w Polsce, zostają w polskich firmach. Każda nowa kopalnia średnio tworzy 1000 nowych miejsc pracy. Ważnym elementem oczywiście, aby rozwijać ten sektor węglowy, no jest niezbędna restrukturyzacja przemysłu wydobywczego. Wiemy, że dzisiaj sektor węglowy tutaj na Śląsku nie znajduje się w najlepszej kondycji. Jest sektorem, który tak naprawdę waha się na granicy rentowności. Owszem, kilka lat temu, kiedy ceny węgla na światowych rynkach były wysokie, ta rentowność była a nawet kilkunastoprocentowa. Dzisiaj jest ona na poziomie zera albo nawet poniżej 0%. Dużym, wielkim problemem sektora górniczego są koszty, tak, szczególnie koszty zatrudnienia. Średnio w spółkach węglowych 60% kosztów to są właśnie koszty osobowe, koszty zatrudnienia. W samej kompanii węglowej to jest 67%. Tak patrząc z menedżerskiego punktu widzenia, no, jest to trudne do zaakceptowania. Sam deputat węglowy, czyli uprawnienia emerytów górniczych do uzyskiwania węgla albo w formie rzeczowej, albo w formie ekwiwalentu pieniężnego, kosztuje rocznie spółki węglowe 350
75 milionów złotych. Do tego dochodzi konieczność zabezpieczenia rezerw w bilansach firm wydobywczych i to jest kwota 3 miliardy złotych. To zabezpieczenie rezerw z kolei powoduje, że te firmy mają mniejszą zdolność kredytową. Dlatego trzeba się zastanowić nad jakimś pomysłem restrukturyzacji przemysłu wydobywczego. Ja bym się zastanowił nad koncepcją konsolidacji pionowej, czyli połączenia przemysłu węglowego z przemysłem energetycznym, aby stworzyć takie narodowe pionowe grupy od sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej przez sektor wytwarzania energii po wydobycie węgla. Pozwoli to także wprowadzić taki system quasi kontraktacji, czyli kopalnie będą wydobywały tyle węgla, ile będą potrzebowały do wytwarzania energii elektrycznej ich spółki z tej samej grupy. Pozwoli to uniknąć swoistego marnotrawstwa, z którym mamy dzisiaj do czynienia, bo na hałdach leży ponoć 8 milionów ton węgla. Oczywiście sektor węglowy ma swojego wroga zewnętrznego, jakim jest Unia Europejska ze swoim pakietem klimatycznym i z polityką dekarbonizacji, ale ma także wroga wewnętrznego, którego Państwo doskonale znacie. To są te wszystkie układy, patologie, które od wielu, wielu lat dręczą sektor wydobywczy i z tym trzeba po prostu skończyć. Być może koniecznym elementem jest po prostu odmłodzenie kadr. Niech młodzi inżynierowie, młodzi menadżerowie, młode pokolenie Polaków przejmie zarządzanie spółek węglowych. I kolejny element, no, jeżeli się decydujemy na inwestowanie w budowę nowych kopalń, w pewną taką restrukturyzację prorozwojową sektora węglowego, no to musimy wprowadzić pewne elementy protekcjonizmu, tak? Bo nie da się budować, inwestować w nowe kopalnie w sytuacji, kiedy jest nieograniczony import węgla z zagranicy. Tutaj jak Państwo widzą, a tego nie widzą, bo to jest w moich notatkach, dzisiaj ceny, średni koszt wyprodukowania jednej tony węgla w Polsce to waha się między 300 a 305 zł. Cena węgla importowanego, czyli ta cena ARA, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia to jest 260 zł, czyli ta różnica w cenie już jest niewielka i granica opłacalności importu węgla z zagranicy niepokojąco szybko schodzi z północy w kierunku Śląska, w kierunku południa Polski. W związku z tym trzeba wprowadzić pewne ograniczenia w zakresie importu węgla po to, aby móc ten ambitny program inwestycyjny realizować. Przejdę teraz do kwestii pakietu klimatycznego. Tutaj na tej prezentacji widzą Państwo, jak wygląda polski miks energetyczny, który w 86% oparty jest na węglu. Średni unijny miks energetyczny, który jest mniej więcej równomiernie podzielony pomiędzy węgiel, gaz, energetykę odnawialną, energetykę jądrową. Nie przypadkiem polityka klimatyczna Unii Europejskiej szczególnie ciąży takiej gospodarce jak Polska, która, jak Państwo widzą, jest zdecydowanie oparta na węglu. Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, który, jak wiemy, został wynegocjowany wspólnie, można powiedzieć, w latach 2007 i 2008 przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska, bardzo uderza w polską gospodarkę. Szczególnie widać to także na tym rysunku. Otóż ten diagram przedstawia procent zatrudnienia ludzi w przemyśle, którzy pracują w tych gałęziach, które zagrożone są ucieczką przemysłu wysokoemisyjnego i energochłonnego poza Unię Europejską, czyli do tych krajów, w których nie ma restrykcji środowiskowych, takich jak Indie, Chiny, ale także Ukraina, która jest niedaleko. Jak widzimy, Polska jest europejskim liderem, blisko 10% osób zatrudnionych jest w tego rodzaju gałęziach przemysłu. Skutki pakietu klimatycznego przyjętego w 2008 roku są dla Polski dramatyczne. Podaję tutaj dane Banku Światowego z 2011 roku, aby nie być posądzonym jakąś narodową propagandę, więc sam Bank Światowy mówi, że Polska na pakiecie klimatycznym rocznie traci 1% swojego produktu krajowego brutto, czyli rocznie tracimy 16 miliardów złotych, oczywiście ta kwota będzie rosła, bo nas produkt krajowy brutto rocznie. Spadek zatrudnienia 1% rocznie, czyli rocznie z tego tytułu 140 tysięcy ludzi traci w Polsce pracę. Wzrost cen energii o 20% rocznie.
Renomowana firma Enrexis wyliczyła koszty polityki klimatycznej dla Polski przy wariancie zaostrzania tej polityki. Kształtują one się do 10 miliardów złotych rocznie w tym okresie 2013-2020, do 18 miliardów rocznie do roku 2020, 40 kilka miliardów rocznie do roku 2030, 63 miliardy rocznie do roku 2040 i blisko 100 miliardów rocznie do roku, od roku 2050. Tu na dole podałem polską perspektywę finansową, czyli pieniądze, które uzyskamy z Unii Europejskiej w latach 2040-2020, czyli te 150 milionów euro, to wychodzi średnio 60 miliardów złotych rocznie, minus polska składka 18 miliardów, mamy około 40 miliardów złotych rocznie in plus i tu widzimy, że na samym ukrytym koszcie polskiej obecności w Unii Europejskiej, jakim jest pakiet klimatyczny, już w latach 30 będziemy tracić, a warto pamiętać, że nie jest to jedyny, że tak powiem, ukryty koszt polskiej obecności w Unii Europejskiej. Reasumując tą część, skutki pakietu klimatycznego dla Unii są dramatyczne, tak? To jest zmniejszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez nałożenie na nią podatku klimatycznego, ryzyko ucieczki przemysłu wysokoemisyjnego poza Polskę, deindustrializacja Polski, załamanie gospodarcze w regionach przemysłowych, szczególnie na Śląsku, zwiększenie bezrobocia, fale emigracji, uzależnienie Polski od importu paliw z zagranicy, czyli gazu z Rosji i pośrednio turbin wiatrowych z Niemiec, ogromne koszty wsparcia rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, wzrost cen, co powoduje inflację, no i ryzyko, że tak powiem, powstania drugiego OFE, ponieważ dotacje do odnawialnych źródeł energii przy zaostrzającej się polityce klimatycznej Unii Europejskiej będą rosły. I jaka jest propozycja, którą sformułowaliśmy na antyszczycie klimatycznym? To jest propozycja rabatu polskiego na wzór rabatu brytyjskiego, który został wynegocjowany przez panią Margaret Thatcher. Pani Margaret Thatcher w 1984 roku na Radzie Europejskiej Fontainebleau uderzyła torebką u stół i powiedziała I want my money back. Powiedziała, że Wielka Brytania nie wykorzystuje wszystkich środków, które mogłaby wykorzystywać ze względu na specyfikę brytyjską, na niewielkie rozmiary biedy i słabe rolnictwo. I wynegocjowała rabat brytyjski, który to jest 2/3 kwoty różnicy pomiędzy tym, co Wielka Brytania wpłaciła, a tym, co od Unii Europejskiej dostała. W sumie jest to zmniejszenie zobowiązań brytyjskich do budżetu Unii Europejskiej mniej więcej 1/3. My postulujemy rabat polski, tak? Chcemy, aby polski przyszły jakiś tam premier na kolejnej Radzie Europejskiej walnął pięścią w stół i powiedział we want our jobs back. Chcemy, żeby nasze miejsca pracy wróciły do Polski. Celem maksimum naszego programu to jest wyłączenie całkowite Polski z pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. Cel minimum to jest strategia 2020+0, czyli w myśl zasady pacta sunt servanda, chcąc nie chcąc wykonujemy to, co politycy PiS-u i Platformy Obywatelskiej nam zagwarantowali, ale nie podpisujemy żadnych kolejnych zaostrzeń pakietu klimatycznego. Argumentacja jest podobna jak Margaret Thatcher, polska specyfika, gospodarka oparta na węglu, 84% energii wytwarzanej z węgla, ale także to, że jesteśmy prymusem, ponieważ mało kto o tym wie, ale Polska jest krajem, liderem europejskim, jeżeli chodzi o zmniejszenie naszych emisji CO2 od 90 roku w kontekście innych krajów, które niewiele zmniejszyły tą emisję, jak Holandia i Francja, czy Hiszpania, Portugalia, Irlandia, które tą emisję zwiększyły, jest to, że tak powiem, ważna kwestia. Ogólne postulaty dotyczące nowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej powinny się zawierać w tych 5 punktach, czyli zasada suwerenności, że państwa narodowe suwerennie wybierają drogę do zmniejszenia emisji, zasada równości, że wszystkie technologie są równe, nie ma preferencji dla preferowanej przez Niemcy OZE czy preferowanej dla Francji energetyki atomowej, obowiązuje zasada różnorodności, czyli tak, jesteśmy z Europą różnych prędkości w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej. Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny uzyskać pewien rabat, nie powinny wdrażać rozwiązań dobrych dla wysoko rozwiniętych państw Zachodu. I oczywiście polityka klimatyczna ma sens tylko wtedy, jeśli nie zabija konkurencyjności gospodarki europejskiej, a dzisiaj tą konkurencyjność zabija. No i dalsze jakiekolwiek zmiany, zaostrzenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej może być dokonywane tylko wtedy, kiedy globalnie wszystkie kraje dojdą do konsensusu, a zaznaczę, że dzisiaj pod protokołem w Kioto podpisane jest kraje odpowiadające za zaledwie 27% emisji.
Sformułowaliśmy też na szczycie klimatycznym kilka postulatów dotyczących porozumienia klimatycznego, ale to już powiedzmy mniej ważne. I tak podsumowując, rzeczy, o których powiedziałem, składają się na pewną koncepcję polityki gospodarczej, polityki przemysłowej, którą chcielibyśmy zaproponować do dyskusji, zaproponować Polsce. Jest to koncepcja, która zakłada, że polska energetyka, polska strategia energetyczna przez najbliższe 50 lat opiera się cały czas na węglu i na energetyce węglowej. Dzięki temu Polska wytwarza tanią, jak Państwo widzieli na tej tabelce, energię elektryczną, a dzięki temu polskie przedsiębiorstwa mogą wytwarzać konkurencyjne produkty i świadczyć konkurencyjne usługi. Chcemy zlikwidować subsydiowanie odnawialnych źródeł energii, a te 5 miliardów rocznie, które na to wydajemy, przekierować na rozwój technologii niskoemisyjnych opartych właśnie o węgiel. Będziemy zgłaszali postulat rabatu polskiego, czyli wyłączenia Polski z pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. Także będziemy chcieli rozpocząć projekt budowy nowych polskich kopalń, aby wykorzystać niezagospodarowane dotąd złoża węgla. A więc gospodarka oparta na węglu, tania energia, dzięki temu gospodarka jest konkurencyjna. No i jeszcze potrzeba kredytu. Dzisiaj, jak wiemy, dużym problemem polskich firm jest uzyskanie dobrego, preferencyjnego, atrakcyjnego kredytu. Jest to konsekwencją polityki liberalnej początku lat 90., kiedy sprzedano większość sektora bankowego w Polsce. Dlatego my będziemy postulowali udomowienie sektora bankowego. Udomowienie, a nie nacjonalizację, bo nacjonalizują komuniści i socjaliści, tak jak socjaliści francuscy znacjonalizowali sektor bankowy w latach 80. XX wieku. Na czym miałoby polegać udomowienie sektora bankowego? Otóż chcielibyśmy powołać pewien fundusz inwestycyjny państwowy, który byłby takim finansowym, zbrojnym ramieniem państwa, który byłby wyposażony w akcje spółek Skarbu Państwa, które byłyby łatwo zbywalne na giełdzie i w rejce, co łatwo można by wygenerować strumień gotówki. I taki fundusz wchodziłby do gry, kiedy byłby do kupienia, odkupienia polski bank. Kilka takich historii już było. Kilka lat temu Allied Irish Bank, który jest był właścicielem banku BZWPK, jednego z najprężniejszych polskich banków, sprzedawał ten bank, bo miał problem na swoim rynku domowym. No i właśnie zabrakło takiego działania spółek Skarbu Państwa, czy też takiego funduszu państwowego. Można było za godziwe pieniądze ten bank odkupić. Analogiczna sytuacja ma miejsce teraz. Inwestor zagraniczny w Banku Gospodarki Żywnościowej, Rabobank, wystawił ten bank na sprzedaż. Znowu nie ma żadnego działania państwa polskiego, ani spółek Skarbu Państwa. Bank ten trafi w ręce francuskiego BNP Paribas. Do kupienia jest także Bank Millennium, który jest w rękach Portugalczyków. Także można by i ten bank, czyli dawny Big Bank Gdański, odzyskać dla Polski, dla Polaków. Oczywiście nie chodzi o to, żeby te banki pozostawały pod pełną kontrolą państwa. Można je potem wprowadzić na giełdę, upublicznić, umożliwić Polakom zakup akcji i zainwestowanie w pewne produkty swoich pieniędzy, jako na przykład zabezpieczenie indywidualnej emerytury. Więc skoro mamy węgiel, skoro mamy tanią energię, mamy już banki, które kredytują, no to możemy rozpocząć główny program, czyli reindustrializację Polski, ponowne uprzemysłowienie Polski. Chcąc, nie chcąc, będziemy musieli oprzeć to na kapitale państwowym, także na prywatnym, ale polski kapitał państwowy, prywatny nie rozwinął się w wystarczającym stopniu. Stąd postulat budowy narodowych czempionów gospodarczych, czyli pewnych grup kapitałowych opartych o duże spółki Skarbu Państwa, które by tego rodzaju wielkie inwestycje z zakresu reindustrializacji mogły realizować. Zapewne takie grupy mogłyby powstać wokół Polskiej Grupy Energetycznej, wokół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, wokół Poczty Polskiej, jeszcze kilku innych podmiotów. To jest kilka takich postulatów, propozycji do dyskusji. Cieszę się, że mogłem tutaj na Ziemi Śląskiej je zgłosić i także jestem ciekaw Państwa uwag, bo mówię, macie tutaj z tym problemami węglowymi śląskimi dużo do czynienia, więc ja serdecznie dziękuję i zapraszam do dyskusji teraz albo w kuluarach. Dziękuję bardzo. E,
Dziękuję serdecznie za zabranie głosu. W następnej kolejności poproszę o zabranie głosu doktora Mariusza Siwonia, prawnika i ekonomistę, wykładowcę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalistę od samorządu lokalnego. Tematem jego wykładów będzie m.in. projekt ustawy metropolitalnej na Śląsku. Dzień dobry wszystkim, a tak w zasadzie to czołem Wielkiej Polsce. Słuchajcie, koledzy i koleżanki, przepraszam, koleżanki i koledzy, ja od razu przepraszam za jakość tej prezentacji, ale to sam robiłem. W związku z tym będzie tak, jak będzie. Natomiast chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać o bardzo ważnych sprawach, mianowicie o naszych śląskich postulatach, które my jako województwo, jako ruch narodowy tutaj, nasz śląski, rozumiany polski oczywiście ruch narodowy, ale złożony z nas, narodowców śląskich, jak o postulatach, które powinniśmy postawić i o idee, o które powinniśmy walczyć. Wiadomo, że jesteśmy narodowcami, jesteśmy Polakami, w związku z tym służymy naszej wielkiej ojczyźnie, jaką jest Polska, ale przede wszystkim służymy też ojczyźnie mniejszej, którą jest dla nas Śląsk. W związku z tym chciałbym dzisiaj powiedzieć o paru rzeczach takich, które charakteryzują może nasz region i różnią go od innych regionów, co powoduje, że mamy trochę inne spojrzenie i może trochę inne poglądy na pewne kwestie i mamy inne postulaty, inne zadania do zrealizowania w ramach naszej działalności jako ruchu narodowego. Problemu, proszę Państwa, generalnie by nie było, gdyby elity polskie, elity warszawskie, tak bym to powiedział, bo bardziej trzeba powiedzieć o elitach warszawskich, może tutaj nie kolega jest przykładem akurat tych elit, ale znaczna część elit warszawskich w ogóle nie postrzega problemu śląskiego jako problemu, z którym coś trzeba by było zrobić, tak? W ogóle nie ma pomysłu na to, żeby Śląskowi pomóc, albo w ogóle nie docenia w ogóle posiadania przez Polskę Śląska. Wielu polityków myśli wciąż o Śląsku jako o jakimś regionie, który jest uciążliwy dla tego kraju i który najlepiej należałoby się, którego by się najlepiej należało pozbyć. To nie działa znowu. Czemu to nie działa? Okej. Proszę Państwa, zacznę od takiego cytatu może klasyka naszej polityki zagranicznej, Radek Sikorski. Proszę Państwa, nasz minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, wypowiadał się swego czasu na tematy śląskie i otóż co się, jak się wypowiadał? Ano mówił tak. Polskę byłoby łatwiej reformować, gdyby można było zrezygnować z jej z wyeksploatowanych regionów przemysłowych, takich jak Śląsk. Napisał to, proszę Państwa, sprawa jest znana w gazecie Foreign Affairs. Tak wypowiadał się minister spraw zagranicznych, obecny minister spraw zagranicznych na tematy śląskie. Boli? Boli. Najgorsze, że część elit warszawskich także podziela tego typu poglądy. Proszę Państwa, nie dziwi też to, że jeżeli ktoś parę lat temu wypowiadał takie poglądy pod adresem Śląska, to po paru latach wypowiadał zupełnie inne także i ciekawe poglądy pod adresem Niemiec. Już w roku 2013 na przykład ten sam Radosław Sikorski mówi tak, jestem prawdopodobnie pierwszym polskim ministrem w historii, który to powie. Bardziej od niemieckiej siły boję się niemieckiej nieaktywności. Nasz minister spraw zagranicznych, proszę Państwa, chce się pozbyć Śląska i obawia się, że Niemcy nie będą dostatecznie aktywni na scenie politycznej. Czy Państwu to pasuje? Dziwne. Na szczęście, proszę Państwa, są ministrowie zagraniczni, którzy są trochę bardziej propolsko nastawieni i już na te słowa pana ministra Sikorskiego bardzo szybko zareagował niemiecki szef MSZ i powiedział między innymi tak, że jestem przeciwko niemieckiej Europie, jestem za europejskimi Niemcami, tak? Był zażenowany wypowiedzią polskiego ministra spraw zagranicznych. Proszę Państwa, jakie stoją przed nami problemy związane z rozwojem Śląska? Śląsk potrzebuje nowego programu, potrzebuje programu narodowego. Moim zdaniem oprzeć powinien się o kilka podstawowych elementów. Pierwszy, powinniśmy zakwestionować dotychczasowy podział administracyjny kraju. Drugi, powinniśmy przeprowadzić w końcu reformę metropolitalną na Śląsku. Trzeci punkt, powinniśmy zbudować przejrzysty system finansów publicznych. Czwarty, powinniśmy podjąć realne działania
prorozwojowe. To jest potrzebne nam jako Ślązakom, nam jako Polakom. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o nowy podział terytorialny kraju. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 w artykule 15 stwierdza tak. Ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. Na mocy konstytucji mamy zagwarantowane, że podział terytorialny kraju ma odzwierciedlać, proszę państwa, uwarunkowania kulturalne, kulturowe, historyczne. To gwarantuje nam konstytucja. Co mamy dzisiaj? Państwo znają granice województwa śląskiego, tak? Pytanie, są to granice, które odnoszą się do jakichś naszych prawdziwych więzi kulturowych? Popatrzmy na historyczne granice Śląska, przepraszam. Jak wyglądał kiedyś Śląsk? Proszę Państwa, co tu widzimy? To jest tylko część naszego województwa, tak? Tu mamy drugą część Śląska, Opolszczyznę. Mamy jeszcze, proszę Państwa, co? Śląsk Opawski, mamy Zaolzie. Poprawnie politycznie się wypowiem, proszę Państwa. Mamy Zaolzie, tak? Pytanie jest takie, czy my Ślązacy możemy zapomnieć o tej idei? Czy my mamy zapomnieć o tym, że tak kiedyś Śląsk historycznie wyglądał? W imię czego? Dlaczego? Żeby Niemcy się nie połączyli. W województwie opolskim jest bardzo silna mniejszość niemiecka. Będę właśnie o tym mówił. Autonomiści, którzy chcą oderwać ten kawałek naszego kraju, nie powinni być połączeni razem. Do Opola przyjeżdżają z Katowic autonomiści śląscy i robią bałagan. Do Opola przyjeżdżają z Katowic autonomiści śląscy. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, taki jest program, jeżeli chodzi o Górny Śląsk autonomistyczny, tak? To jest mapa Górnego Śląska, który chcą nam zafundować autonomiści. Czy ona Państwu się podoba? Moim zdaniem odnosi się to do pewnej tradycji śląskiej, którą jesteśmy w stanie zaakceptować. Oczywiście, wiadomo, nie będziemy naruszać granic południowych, natomiast warto się zastanowić nad tym, czy dla interesu polskiego nie warto by było powrócić do idei jednak połączenia i odtworzenia tradycyjnych granic województwa śląskiego. Można to zrobić, proszę Państwa, godząc interesy zarówno Opolszczyzny, jak i interesy Górnego Śląska. Podobne rozwiązania mamy w różnych częściach kraju. W jednym, na przykład na Opolszczyźnie, mogłyby być mieścić się władze samorządowe województwa śląskiego, w Katowicach władze rządowe. Jest to do zrealizowania i moim zdaniem leży w interesie narodowym polskim. Natomiast uważam, że mapa proponowana przez środowiska separatystyczne nie jest dla nas do zaakceptowania. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, opiera się ona o czysto, nazwijmy to pseudoetniczny czynnik, jakim jest wyrzucenie poza granicę Śląska tych terytoriów, które obecnie w województwie śląskim się znajdują. W związku z tym myślę, że punktem wyjścia, na którym powinniśmy dyskutować, jest, proszę Państwa, właśnie program, który został stworzony w roku 1997, zakładający stworzenie 12 województw, w tym dużego województwa śląskiego. To był projekt, który miał objąć i miał stworzyć duże województwo śląskie, łącznie, proszę Państwa, z Brzegiem Namysłowem. Kto go zbojkotował? Kto spowodował, że takie województwo śląskie nie powstało? Ano właśnie owa mniejszość niemiecka, która bardzo protestowała przeciwko temu, żeby nie mieć jednego województwa śląskiego. I politycy, którzy uważali, że stracą na znaczeniu lokalnym poprzez to, że powstanie jedno duże województwo śląskie. Mnie, jako Ślązakowi, idea dużego województwa śląskiego jest bliska i uważam, że powinniśmy się nad nią zastanowić i przynajmniej próbować jej bronić. Tu mamy jeszcze inną mapę województwa śląskiego. Tu wiem, że sporo kibiców, więc ją pokazuję. Tak też można podejść do tej sprawy, ale to tylko tak chwilowo, proszę Państwa. To jeżeli chodzi o walkę, o sprawy związane z nowym podziałem administracyjnym kraju. Jeżeli, proszę Państwa,
Popatrzymy teraz na mapę Śląska. Na mapę Śląska, na mapę Polski. Widzimy bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie, proszę Państwa, jeżeli Państwo by mnie spytali, czy Katowice jako miasto są miastem dużym czy małym na tle Polski, całej reszty Polski, co byśmy odpowiedzieli? Średnim, tak? Każdy, odpowiemy, że średnim. 300 parę tysięcy osób mieszkających tutaj, to nie jest duże miasto. Warszawa, przepraszam, ma prawie 1 700 000, tak? Poszczególne miasta, Krakowy, 600, 700 tysięcy, Poznań, tak? Gdzie jest, proszę Państwa, w tym wszystkim, gdzie są Katowice? Natomiast specyfika tego regionu polega na tym, że, proszę Państwa, gdy mamy tutaj kilkanaście dużych miast, średnich miast, które łącznie mogłyby stworzyć jeden duży ośrodek zurbanizowany, który, jeżeli chodzi na przykład o liczbę mieszkańców tego regionu, miałby tych mieszkańców, czy tego ośrodka zurbanizowanego, miałby tych mieszkańców więcej niż Warszawa. Budżet tych miast w tej chwili, jeżeli je sumujemy, jest też już budżetem większym niż Warszawa. Specyfika Śląska polega na tym, że, proszę Państwa, mamy tutaj niesamowitą gęstość zaludnienia. Proszę zwrócić uwagę, że ludność Polski to 38 milionów ludzi w tej chwili, 38,5 miliona. Ludność województwa śląskiego to około 4,5 miliona. To stanowi około 12% ludności, całej ludności Polski. Jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, to, proszę Państwa, najgęściej zaludnionym miastem na prawach powiatu, jeżeli chodzi o Polskę, to są Świętochłowice. W Świętochłowicach, proszę Państwa, na kilometr kwadratowy mieszka 4084 osoby. Proszę porównać to z gęstością zaludnienia w Warszawie, gdzie jest tylko 3317. To są problemy, które mamy tutaj. Samo województwo śląskie, jak podaje nam, proszę Państwa, GUS, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, proszę zobaczyć, to jest 374 osoby na kilometr kwadratowy. Największa gęstość, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia w kraju. Dlaczego o tym mówię? Jest tu jeszcze, proszę Państwa, 19 miast na prawach powiatu. 19 miast na prawach powiatu. W żadnym województwie nie ma tylu tak dużych miast. Mazowieckie ma tych miast, to jest drugie po Śląsku, ma raptem 5. Wielkopolskie 4. Opolskie na przykład ma jedno miasto na prawach powiatu. To są inne problemy. Niestety Warszawa nie rozumie, że Śląsk ma inne problemy, nie potrafi zrozumieć, że jest tu też inna specyfika. Odpowiedzią, proszę Państwa, na problemy, które my tutaj mamy, jest chociażby przygotowanie wreszcie porządnych rozwiązań ustrojowych, które specjalnie byłyby dla Śląska przygotowane. Chodzi mi tu głównie na przykład właśnie o ustawę metropolitalną. Stwórzmy specjalne ustawy, które pozwolą nam w sposób inny niż w reszcie kraju regulować sprawy takie jak wzajemne budowa wspólna dróg, transport zbiorowy, wszelkiego rodzaju tego typu problemy. Jeżeli tego nie rozwiążemy, to, proszę Państwa, Śląsk będzie dalej dreptał w miejscu. Dalej będziemy reprezentowani w sposób należyty poza granicami kraju. Śląsk jest w tej chwili kolosem ekonomicznym, ale tak naprawdę karłem politycznym. I to, proszę Państwa, jeżeli nie wprowadzimy specjalnych regulacji właśnie dla Śląska, odpowiadających interesom śląskim, to my tego w kraju naszym nie zmienimy. Ja uważam, że Śląsk zasługuje w tym miejscu na trochę więcej niż posiada. Proszę Państwa, nie mamy przejrzystego systemu finansów publicznych. Tak naprawdę Ślązacy po dzień dzisiejszy nie są w stanie uzyskać informacji, to jest w ogóle ciekawa sprawa, tak do końca, informacji z Warszawy, ile do budżetu centralnego my jako Ślązacy wkładamy, a ile z tego budżetu otrzymujemy. Oczywiście jestem przeciwnikiem takiego podejścia, jak w tej chwili robi województwo mazowieckie, które kwestionuje tak zwane janosikowe, czyli że gminy mazowieckie składają się na gminy biedniejsze, bo uważam, że my jako gminy bogatsze, czy Śląsk jako
region bogaczy, powinien oddawać także część swoich dochodów po to, żeby tym gminom w imię solidaryzmu narodowego, gminom biedniejszym w kraju pomóc. Musimy o tym pamiętać. Natomiast, proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że musi być zbudowany przejrzysty system. My mamy prawo jako obywatele, jako Polacy, podatnicy, mamy prawo wiedzieć, ile pieniędzy dajemy do wspólnej kasy. Proszę Państwa, Ministerstwo Finansów wielu rzeczy nie wie. Ostatnio gminy spytały się pana ministra finansów, na jakiej podstawie wylicza tak zwaną subwencję oświatową. To jest taki pieniądz, który, proszę Państwa, przekazuje się gminom na działalność oświatową i tak dalej. Otóż, bo każdy by myślał, że jeżeli ministerstwo coś wylicza, no to ma na pewno jakieś wzory, algorytmy i tak dalej. No okazało się, że minister powiedział, no, że tak naprawdę to tak nie wiedzą, jak to liczą. No liczą, no, jakoś liczą. Nikt się nie dowiedział, proszę Państwa, dziennikarze próbują się dowiedzieć, jak ministerstwo wylicza na przykład subwencję oświatową dla gmin. Mamy prawo, proszę Państwa, a zwłaszcza my tutaj na Śląsku, jeżeli borykamy się z problemami różnego rodzaju separatyzmów, które wykorzystują właśnie tę nieświadomość, wykorzystują tę ignorancję warszawską w stosunku do Śląska, to my właśnie jako narodowcy w tym momencie musimy wiedzieć także i mieć te argumenty i zbudować system przejrzysty finansowania także centralnych zadań z funduszy śląskich, ale po to, żebyśmy jasno wiedzieli, ile wsadzamy do budżetu, ile z tego budżetu uzyskujemy i ile dajemy na cele ogólnopolskie, tak? My musimy, proszę Państwa, te rzeczy wiedzieć i to jest też jeden z elementów programu narodowego, który musimy bardzo mocno popracować i który musimy zbudować. I teraz, proszę Państwa, wspieranie działań prorozwojowych, to o czym mówiłem. Oczywiście nie dla pakietu klimatycznego. Tutaj kolega Putkiewicz o tym mówił. Tak naprawdę, proszę Państwa, pakiet klimatyczny to jest przede wszystkim nasz śląski problem. To nie lubelskie będzie w jakiś sposób szczególny cierpiało z tego powodu, albo świętokrzyskie. Z powodu, proszę Państwa, pakietu klimatycznego klęska gospodarcza czeka Śląsk. Czeka nasze zakłady przemysłowe, czeka nasze kopalnie, czeka was, młodych ludzi, którzy za niedługo nie będziecie potrafili znaleźć tutaj pracy. Już macie problemy z tym, inni pracę stracą, a proszę Państwa, po to, żeby realizować czyjeś idee, które nie są zgodne z ideami naszymi narodowymi. Także jednoznacznie mówimy, nie dla pakietu klimatycznego w tym kształcie. Oczywistym jest, że musimy uprościć system podatkowy. Musimy wspierać innowacyjność w gospodarce. Proszę Państwa, zakład Fiata w Tychach, tak? Co rząd polski zrobił, ażeby powstrzymać upadek tego zakładu? Dużo? Najciekawsze jest to, że proszę Państwa, Fiat, jak się wylicza, dostał 100 milionów złotych polskich na wprowadzanie innowacyjnych metod gospodarowania i innowacyjne, na innowacje, tak? 100 milionów, czyli wziął ktoś 100 milionów, tak? Przekazane zostały pieniądze, które potem zostały wyrzucone tak naprawdę w błoto. Polska z Unii ściąga ogromne fundusze na tak zwaną innowacyjność, a po iluś latach aplikacji tych środków spadamy we wszystkich rankingach w dół, jeżeli chodzi o innowacyjność. Coś jest nie tak. Czas nad tym pomyśleć i czas zbudować naprawdę systemy, które będą wspierać innowacyjną gospodarkę i rozwojowość. Jeszcze raz, proszę Państwa, musimy zbudować klarowny system podatkowy. To, o czym mówiłem. I skończyć, proszę Państwa, z marnowaniem publicznych pieniędzy. W Polsce wyrzuca się mnóstwo pieniędzy na niepotrzebne instytucje, na niepotrzebne działania, które nikomu nie przynoszą pożytku. Musimy zweryfikować te wszystkie nadużycia, które powodują, że niepotrzebnie obciążany jest budżet po to, żeby móc poświęcić te środki chociażby na podwyżkę dla wynagrodzeń dla policjantów, dla nauczycieli, dla tych wszystkich grup, które powinny zarabiać w naszym kraju więcej. A niestety z różnych powodów, bo się ich nie ceni, nie zarabiają. Reasumując, myślę, że proszę Państwa, droga przed nami daleka, natomiast nic nie zwalnia nas jako narodowców od tego, ażebyśmy my o Polsce i o Śląsku myśleli na nasz śląski sposób. My musimy zbudować tu swój program,
oczywiście zbieżny z naszą ideą narodową. Taki program, który służy jednocześnie zarówno interesom Polski, ale służy też interesom Śląska. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Jako ostatni w tym bloku głos zabierze kolega Sławomir Sławski, prezes Okręgu Śląskiego Polityki Realnej, poświęci wykład problemowi zadłużenia śląskich miast. Poproszę. Dzień dobry Państwu. Na sali widzę bardzo dużo młodych ludzi, którzy z oczywistych względów nie zamieszkiwali w PRL-u Polski. Natomiast zapewne młodzi świetnie wiedzą z opowieści rodziców, jak skandaliczny był poziom zaopatrzenia polskich sklepów, jak wyglądały polskie półki. W zasadzie był to jeden wielki brak. Za komuny krążył, proszę Państwa, po Polsce taki dowcip. Otóż przed wojną, kiedy szło się do sklepu mięsnego, przed sklepem wisiał taki groźny napis rzeźnik. Oznaczało to, że w środku będą wędliny i mięso. Natomiast za komuny było troszkę inaczej. Przed sklepem wisiało dumne mięso i wędliny, ale w środku stał jedynie rzeźnik. Opowiedziałem ten dowcip Państwu nie bez kozery, gdyż w humorystyczny sposób przedstawia on jedną z charakterystycznych cech socjalizmu. Mianowicie socjalizm wmawia ludziom rzeczy, które nijak mają się do rzeczywistości i jeszcze każe w nie wierzyć. Orwell pisał, iż ten, kto ma władzę nad teraźniejszością, ma władzę nad przeszłością, a to jest klucz do rządzenia w przyszłości. Propaganda komunistyczna szybko tę zasadę pojęła i wpajała Polakom, iż to partia odbudowała kraj ze zniszczeń wojennych, zelektryfikowała wsie i miasta, zwalczała analfabetyzm i tak dalej. Wszystko, co wtedy osiągnęliśmy jako naród, musimy zawdzięczać partii i jej bohaterskim przodownikom. Bez niej najpewniej dalej trwalibyśmy w powojennej biedzie i niedorozwoju. Tak przynajmniej głosiła oficjalnie PRL-owska propaganda. I tylko co bardziej dociekliwie zastanawiali się, jakim cudem w takim razie w krajach Zachodu panuje dobrobyt. Przecież tam nigdy nie rządziła nasza partia. Przenosząc te refleksje na dzisiejszy grunt, można powiedzieć, że zacytować klasyka, że dużo trzeba zmienić, żeby się nic nie zmieniło. Propaganda nadal działa, tyle że skuteczniej. Pewnie dlatego, że dzisiejsza władza ma lepsze narzędzia. Jak u Orwella w książce 1984, w każdym mieszkaniu wisi na ścianie teleekran, z którego tym razem brukselski wielki brat sączy swą agitację od rana do wieczora. I tak każdego dnia dowiadujemy się, że tylko dzięki Unii Europejskiej mamy nowe drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków i inne nowoczesne obiekty. Bez unijnych pieniędzy nasi bezrobotni nie mogliby nauczyć się nowego zawodu, a przedsiębiorcy zakładać firm. Propaganda jest tak skuteczna, że mało kto zdaje sobie dzisiaj sprawę, jak bardzo jej wszyscy ulegamy. Daliśmy sobie wmówić, że prawie 40-milionowy naród nie potrafi bez unijnej pomocy sam niczego osiągnąć. Ale fakty temu przeczą. Wiemy, iż w nowej perspektywie finansowej Polska ma otrzymać z Unii 100 miliardów euro w ciągu 7 lat. Natomiast tak naprawdę nikt nie wie, jakie są koszty pozyskania tej sumy. Niektórzy ekonomiści w Polsce wręcz utrzymują, iż uwzględniając 30-miliardową składkę Polski do Brukseli, koszty administracji wszelkich szczebli, koszty sporządzania projektów oraz koszty obsługi kredytów zaciągniętych na poczet inwestycji wychodzimy na zero lub nawet jesteśmy na lekkim minusie. No jak to w życiu bywa, pewnie prawda leży gdzieś po środku. Więc nawet jeżeli optymistycznie założymy, że Polska otrzyma i wykorzysta 50% obiecanej nam sumy, to daje nam 210 miliardów złotych w ciągu 7 lat, czyli 30 miliardów złotych rocznie. Produkt krajowy brutto Polski, czyli to, co wytwarzamy, wynosi w tej chwili 1 600 miliardów złotych. Więc środki unijne
stanowią jedynie niecałe 2% tego, co rocznie sami wytwarzamy. Przyznacie Państwo, że to znacznie mniej niż się powszechnie uważa. Przyrównując te proporcje do budżetu przeciętnej polskiej rodziny, możemy powiedzieć tak. To tak, jakby przeciętne gospodarstwo domowe posiadające dochód 4000 zł brutto zasilić miesięcznie wsparciem nie większym niż 80 zł i wmawiać jeszcze w dodatku, że te środki pomogą dokonać beneficjentom skoku cywilizacyjnego. Ale jeszcze dobitniej, że bez tych 80 zł rodzina nie przeżyje od pierwszego do pierwszego. Jak mawiał znany francuski ekonomista Bastiat, w gospodarce najważniejsze jest to, czego nie widać. Media zachwycają się dziś wybudowanymi za unijne środki autostradami czy torami kolejowymi, kompletnie nie dostrzegając zamętu, jaki Bruksela sieje w polskiej gospodarce. Tysiące przepisów krępują naszych przedsiębiorców i skutecznie hamują rozwój gospodarczy. Pomimo tego notujemy jeszcze prawie 2% wzrost PKB, lecz lada chwila zaczniemy pełzać jak nasi zachodni sąsiedzi. Kopiując ich chore pomysły na gospodarkę, brniemy dalej w to etatystyczne szaleństwo. Natomiast gdyby udało się zrzucić z polskiej gospodarki kierat unijnych regulacji i wprowadzić naprawdę wolnorynkowe reformy, bez trudu osiągnęlibyśmy wzrost PKB rzędu 8-10%. I w ciągu 3-4 lat wygenerowalibyśmy więcej dóbr niż kiedykolwiek otrzymamy z Brukseli. I w dodatku mielibyśmy całkowicie zdrową gospodarkę, która narodowi służyłaby przez lata. Oprócz wyżej wymienionych negatywnych aspektów, pozyskiwanie unijnych środków wybiera także niekorzystny wpływ na finanse naszych samorządów. W praktyce wpycha je w spiralę potężnego zadłużenia. Bo przecież, żeby uzyskać fundusze na remont szkoły czy obwodnice, trzeba mieć przysłowiowy wkład własny, a często samemu sfinansować całość inwestycji, a później czekać na refundację wydanych środków. Czyli trzeba mieć dostęp do pieniędzy, i to niemałych. Samorządy oczywiście takich środków nie posiadają, więc zaciągają kredyty. Pokusa pozyskania unijnych środków jest tak ogromna, że samorządowcy tracą poczucie rzeczywistości i rujnują finanse gminne. Jak pokazują badania, najbardziej zadłużają się w tej chwili miasta na prawach powiatu, czyli te, które dominują w strukturze administracyjnej województwa śląskiego. Według rankingu zadłużenia gmin sporządzonego przez czasopismo samorządowe Wspólnota, dług Katowic wynosi obecnie 35% rocznych dochodów. Problem istnieje też w innych miastach województwa śląskiego. Częstochowa 46%, Bielsko-Biała 34%, Zabrze 32%, Sosnowiec 32%. Lokalnym rekordzistą niechlubnego rankingu są Żory. Długi tego miasta to ponad 53% rocznych dochodów. Ale jak widać, żorscy samorządowcy nie tracą dobrego samopoczucia i właśnie zafundowali swoim mieszkańcom darmową komunikację. No, jak umierać, to z przytupem. Na koniec 2014 roku Katowice będą miały do spłacenia 700 milionów złotych. Ten gigantyczny dług zamierzają oddać do 2035 roku. To bardzo odległa perspektywa, więc obecni włodarze miasta nie mają powodów do zmartwień. Podrzucą to śmierdzące jajo swoim następcom. W myśl zasady po nas choćby po to lokalni politycy zaciągają zobowiązania, których w ogóle nie zamierzają spłacić. Sytuacja finansowa śląskich gmin staje się coraz bardziej napięta, a szkoda, bo nasz region zawsze uchodził za przykład gospodarności. Chwalono nas za roztropność i pracowitość, lecz przeglądając przytoczony ranking Wspólnoty, wydaje się, że to już melodia przeszłości. Nie ma wśród śląskich samorządowców gospodarza z prawdziwego zdarzenia, czyli takiego, który miałby nadwyżkę finansową w kasie i bez obaw spoglądał w przyszłość. Kto dziś pamięta, że zdrowe finanse to podstawa dobrego gospodarowania? To także uczciwe podejście do przyszłych pokoleń. Nikt bowiem nie ma moralnego prawa zostawiać im w spadku wielomilionowych długów. W nowej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 największym beneficjentem mają być właśnie samorządy. To dla nich przeznaczono największe środki. Żeby je otrzymać, jednostki samorządu terytorialnego
będą potrzebować ponad 60 miliardów złotych wkładu własnego w skali całego kraju. Same nie dysponują takimi środkami, więc będą się musiały jeszcze bardziej zadłużyć. Pamiętajmy, że to nie samorządowi politycy, lecz my, śląscy podatnicy, będziemy przez wiele lat za to płacić. Dług oraz koszty jego obsługi spadną na nasze barki. Przyspieszy to także proces wyludniania się, z którym od lat borykają się miasta województwa śląskiego. Katowice, będące stolicą regionu i aspirujące do miana miasta o statusie europejskim, mają w tej chwili niespełna 300 tysięcy mieszkańców, tyle co Białystok. Przyglądając się samorządowym inwestycjom, często odnosi się wrażenie, że gdzieś w powietrzu czuć duch Edwarda Gierka. Lokalne władze lubują się w wydawaniu pieniędzy na spektakularne obiekty. Przecinając wstęgi, budują sobie polityczną pozycję, zamiast zaspokajać potrzeby mieszkańców. 500 milionów złotych utopione w niekończącym się remoncie Stadionu Śląskiego, Muzeum, Filharmonia, to tylko niektóre przykłady inwestycji, nie mających wiele wspólnego z oczekiwaniami mieszkańców. Przecież z tych obiektów skorzystają nieliczni, a zapłacimy wszyscy. W Katowicach są miejsca, gdzie mieszkańcy nie myślą o kulturze, lecz kiedy wypompować przydomowe szambo, gdyż nie dotarła tam jeszcze kanalizacja. Biorąc pod uwagę politykę finansową jednostek samorządu terytorialnego i jej perspektywy i zagrożenia, warto zastanowić się nad jednym z postulatów mojej partii Unii Polityki Realnej, dotyczącym finansów samorządowych. Mówi on o wprowadzeniu całkowitego zakazu zaciągania kredytów przez gminy. Dla wielu może się wydawać drastyczny oraz niezgodny z obowiązującymi trendami w finansach publicznych, lecz to chyba jedyny realny sposób, aby uratować finanse gmin oraz nasze portfele przed nieodpowiedzialnymi samorządowcami. Dziękuję za uwagę. Dziękuję koledze Sławomirowi za ciekawe wystąpienie. Tym akcentem zakończyliśmy część programową zjazdu. W tej chwili przejdziemy do referendum. Nadeszła pora na przeprowadzenie referendum. Przed jego rozpoczęciem o głos poproszę kolegę z Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego, kolegę Witolda Tumanowicza. Dziękuję za głos. Dziękuję za tak liczne przybycie na ten zjazd. Widzę, że wiele osób interesuje się sprawami Śląska, bardzo ważnego dla Polski regionu. To tutaj rzeczywiście najwięcej szkód wyrządza ten pakiet klimatyczny, który tak mocno protestowaliśmy w tym roku, organizując antyszczyt 10 listopada. I co? Przechodzimy teraz do referendum, bo także i to jest tutaj naszym celem, to znaczy zadecydujemy o tym, czy Ruch Narodowy ma wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, czy też nie. Chciałem pokrótce przedstawić argumenty przeciw oraz za tym startem. Chciałbym je jeszcze w jakiś tam sposób omówić, po to, aby żeby podsumować tą debatę, która odbywała się już w całym kraju przez te ostatnie tygodnie. Była ona niekiedy bardzo burzliwa, różne argumenty były wypowiadane, więc chciałbym je w jakiś tam stopniu tutaj uszeregować. Jeśli chodzi o argumenty przeciw, bardzo często pojawiają się tego typu argumenty, że nie jesteśmy jeszcze przygotowani, że struktura Ruchu Narodowego jest nie dość dojrzała, nie jesteśmy w stanie podźwignąć takiego wyzwania, jakim jest start w wyborach, że nie jesteśmy, że są to, że być może za wcześnie, że być może jest za wcześnie, być może powinniśmy jeszcze bardziej rozwijać nasze struktury i zdobywać więcej doświadczenia. Kolejnym argumentem, którym jest przeciw, który się pojawia, to to, że działalność polityczna przeszkodzi nam
w działalności społecznej, którą tak dobrze udało nam się rozwinąć. Bardzo się cieszę, kiedy widzę w skali w kraju, jak wiele różnych organizacji podejmuje działania społeczne. Coraz więcej jest zaangażowania w akcjach charytatywnych, prospołecznych. Na przykład w Warszawie bardzo się cieszę, że narodowcy Młodzież Wszechpolska wzięła pod opiekę Dom Samotnej Matki. Tam udzielane są między innymi korepetycje, jest także pomoc materialna udzielana. To są rzeczy, które są bardzo ważne, bardzo istotne. To absolutnie nie wolno o nich zapominać. Więc także pojawiają się takie głosy, że ta działalność polityczna, przed którą w tym momencie przed wyzwaniem, czy w nią wejść, stoimy, że właśnie ta działalność nam przeszkodzi w tych działaniach prospołecznych. Kolejnym argumentem, który się pojawia, to jest argument przeciw, że Parlament Unii Europejskiej to nie jest miejsce dla narodowców. Skoro my jako narodowcy jesteśmy uniosceptykami, skoro mówimy o tym, że chcemy wymówić traktat lizboński, krytykujemy Unię Europejską, palimy flagi Unii Europejskiej, to nie powinniśmy iść do Parlamentu Europejskiego, to powinniśmy po prostu się tym parlamentem brzydzić i w ogóle tam absolutnie miejsca nie zajmować. Kolejnym argumentem jest to, że nie powinniśmy w ogóle startować do Parlamentu Europejskiego w tym momencie, ponieważ powinniśmy zacząć wejść do polityki dopiero od wyborów samorządowych, dopiero w tym momencie zacząć naszą drogę z polityką, by dopiero wejść w tych wyborach samorządowych, ponieważ te wybory samorządowe miałyby być takim akcentem oddolnym, czyli takim, który by licował z naszą, z oddolnością ruchu społecznego, jakim jest ruch narodowy. Kolejnym argumentem jest to, że nie posiadamy liderów, rozpoznawalnych liderów, osób, które mają doświadczenie, które mogłyby reprezentować godnie ruch narodowy w Parlamencie Europejskim i że musimy jeszcze dużo pracy włożyć w to, by tych liderów wykreować. Kolejnym argumentem jest to, że nie posiadamy środków finansowych do tego, aby taką kampanię dobrze poprowadzić, by móc dobrze stawić czoła tym wszystkim partiom, które mają wielomilionowe dotacje, które będą absolutnie w tej kampanii dominować. No i rzecz ostatnia, jeśli chodzi o argumenty przeciw, to jest to, że to jest ta obawa klęski wyborczej, czyli nie wprowadzenia żadnej reprezentacji ruchu narodowego do Europarlamentu. Ale ja chcę powiedzieć jedno, że referendum, które tutaj przeprowadzimy, to znaczy, czy nie będzie w sprawie tego, czy te wybory do Parlamentu Europejskiego mają się odbyć w maju 2014 roku. One i tak się odbędą. I tak one będą, to nie jest tak, że my w tym momencie możemy te wybory odłożyć w czasie. Odłożyć w czasie na czas, w którym będziemy dużo lepiej przygotowani niż jesteśmy obecnie. A dodatkowo, skoro one będą, to absolutnym błędem byłoby sytuacja, w której nie pojawiłby się jasny głos ruchu narodowego, jasny głos nacjonalistów, jasny głos narodowców, który by bardzo twardo stawiał polski interes narodowy właśnie podczas wyborów, podczas sytuacji, podczas tego okresu, w którym Polacy, naród, interesuje się polityką, szuka ofert politycznych, i bardzo byłoby źle, gdyby nie znalazł oferty skierowanej od nas. Dodatkowo jest to przecież idealna okazja do tego, aby także przedstawić liderów, bo nie jest tak, że tych liderów nie mamy. Samo to, jak tutaj widzę, ile tutaj jest osób, które reprezentują różne organizacje. Są także liderzy tych organizacji. Bardzo mnie cieszy to, jak widzę, że tych organizacji w skali kraju jest coraz więcej, że pojawiają się, działają.
To jest bardzo napawa dużym optymizmem. Więc naprawdę w tym wypadku wybory do Parlamentu Europejskiego są w tym momencie doskonałą okazją do tego, żeby tych liderów wypromować, ponieważ w każdym okręgu będzie można wystawić 10 osób, czyli w skali kraju 130 i będzie można zaprezentować siebie, zaprezentować nasze organizacje i naszych liderów jako osoby, które naprawdę realnie działają. Oprócz tego, jeśli chodzi o argumenty za, to trzeba powiedzieć jasno, że wybory do Parlamentu Europejskiego są absolutnie najłatwiejszymi wyborami. Każda osoba, która brała kiedykolwiek udział w kampanii wyborczej, pomagała przy jej organizacji, a widzę też i tutaj na sali takie osoby, które brały w takich kampaniach udział, powiedzą wam jasno, że jeśli chodzi o logistykę, są to absolutnie najłatwiejsze wybory. Oprócz tego, że trzeba zebrać mniej podpisów, trzeba mniej kandydatów, duża grupa ludzi może robić na mniejszą ilość osób. W porównaniu do wyborów samorządowych jest to absolutnie nieporównywalna skala trudności, czyli to są po prostu wybory dużo łatwiejsze. Dodatkowo, jeśli chodzi o te wybory, to właśnie dzięki temu, że dzięki potencjalnym zaangażowaniu Ruchu Narodowego w tych wyborach, można także zyskać to doświadczenie, którego tam tak nam brakuje, szczególnie osobom, które przyszły do naszych organizacji, kiedy po drodze nie było żadnych wyborów jeszcze. Więc jest to idealny czas na to, aby właśnie zyskać to doświadczenie i wiedzieć, jak tak naprawdę wygląda logistyczne przygotowanie do wyborów. Dodatkowo trzeba jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o sprzyjające okoliczności, to jest ten entuzjazm, który udało nam się wykreować, który nam się udało tutaj wzniecić organizacją chociażby Marszów Niepodległości, ale także i rozwojem naszych organizacji. Ja powiem tak, że nie jest tak, że ten entuzjazm będzie można schować do kieszeni, schować do magazynu i go jakoś rozpakować na przykład za 5 lat przy kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Bo wiecie jasno, powiem wam jasno, że przez 5 lat może się bardzo dużo zmienić. 5 lat temu, gdyby 5 lat temu było polskie realia, polskie nastawienie, polski entuzjazm, zainteresowanie, jeśli chodzi o ruch narodowy, w ogóle ideą narodową, było znikome. Nic nie jest powiedziane, że możemy, że jest dane nam raz na zawsze. Może się okazać, bez naszej oferty w tych wyborach, może się okazać, że na przykład ten entuzjazm wyhamuje. Wolałbym, żeby tak nie było. Oprócz tego, udało nam się wykreować niezerową przynajmniej rozpoznawalność. Są liderzy, którzy już teraz są zapraszani do wielu mediów. Zainteresowaniem media śledzą ich sylwetki, poczynania. To dobrze, bo ta niezerowa rozpoznawalność może się absolutnie bardzo szybko skończyć, jeśli o sobie się nie przypomina. Naprawdę można byłoby wymienić wielu różnych polityków, którzy przez te wiele lat występowali, byli rozpoznawani, a w tym momencie nikt o nich absolutnie nie pamięta, bo co? No bo po prostu nie uczestniczą w życiu politycznym. Kolejną rzeczą jest argument, który uważam, że powinien tutaj paść, że przeciwstawianie pracy organicznej i pracy do pracy politycznej jest ślepym zaułkiem. Ruch Narodowy zawsze rozwijał jedno skrzydło i drugie skrzydło. Jeśli chodzi o czasy przedwojenne, to nikt mi nie jest w stanie pokazać wyborów, w których endecja nie brałaby udziału, w którym Ruch Narodowy nie brałby udziału. I to wcale absolutnie nie przeszkadzało endecji i środowiskom związanym z Ruchem Narodowym w tym, aby pracować społecznie. Nie jest tak, że wszyscy tutaj, jak siedzimy, będą musieli angażować się w politykę, pójdą do polityki. Będą tacy, którzy zaangażują się w politykę, będą tacy, którzy będą angażować się w działalność
społeczną, a i będą tacy, którzy będą łączyć jedno i drugie zagadnienie. I trzeba przyznać, że właśnie ten ruch narodowy nigdy tej walki wyborczej nie unikał, więc i my także nie powinniśmy jej unikać. Dodatkowo trzeba powiedzieć jasno, że jeśli chodzi o powołanie ruchu narodowego tego z dużych liter, tego ruchu społecznego, tego ruchu, który został ogłoszony w 2012 roku, bo nie mówię o idei politycznej, która już istnieje od wielu dziesięcioleci, tylko mówimy o tym, o powołaniu tego ruchu narodowego jako zbioru organizacji właśnie w 2012 roku na Agrykoli, po Marszu Niepodległości. Tam padły bardzo ważne i mocne hasła o obaleniu Republiki i Okrągłego Stołu. Więc skoro padły, skoro zostały przyjęte z entuzjazmem, to teraz mamy dwie drogi. Albo będziemy wpływać na Republikę i Okrągłego Stołu, żeby obaliła się sama, albo sami ją obalimy. Skoro zdecydujemy, że jednak chcemy ją obalić sami, to znowu mamy dwie drogi. Albo będziemy działać na zasadach zastanych, czyli zasadach demokratycznych, czyli będziemy brać udział w wyborach po to, aby ją obalić w tych wyborach i w kolejnych oczywiście, czyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a powiem jasno, bez sukcesu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a sukcesem wcale nie będzie tylko i wyłącznie kwestia wejścia kilku posłów. Sukcesem będzie samo już to, że zaistniejemy jako podmiot polityczny. Więc albo weźmiemy sprawy w swoje ręce na zasadach, które zastaliśmy, czyli demokratycznych, będziemy brać udział w wyborach i będziemy się dostawać w tych kolejnych wyborach i będziemy poszerzać nasze poparcie społeczne, albo w 2014 roku zorganizujemy Marsz Niepodległości pod Sejmem, pod kancelarią premiera i co, i zdobędziemy je szturmem. Może przez 12 godzin się utrzymamy, może przez 24, dopóki nas wojsko stamtąd nie wyprowadzi. No ale innej drogi nie ma. Jest jedna albo druga, albo rewolucyjnie, albo demokratycznie, bo jeśli ktoś jest w stanie mi w tym momencie pokazać jakąś inną trzecią drogę na to, aby obalić tą Republikę Okrągłego Stołu, to ja jestem otwarty na sugestie, bo samą pracą społeczną niestety tej Republiki Okrągłego Stołu się nie obali. Nie widziałem jeszcze organizacji charytatywnej, która by jakoś specjalnie ten system tutaj była w stanie choćby naruszyć. Trzeba jasno powiedzieć, że nie argumentuję za startem, mówiąc, że jesteśmy skazani na sukces, bo wcale nie jesteśmy skazani na sukces. Mamy po prostu szansę. To jest zupełna różnica. Nikt z osób, które argumentują za startem w wyborach, nie powie wam, nie obieca wam sukcesu. Co może obiecać? Obiecać może ciężką pracę, krew, pot, łzy, bo taka będzie. I jeśli rzeczywiście uda nam się podjąć tą pracę, tą ciężką pracę i to wyzwanie, być może czeka nas sukces. Ale sukcesem już będzie samo zyskanie podmiotowości, czyli tego, że przywrócimy ruch narodowy do życia politycznego w Polsce. Przywrócimy go po to, aby godnie reprezentować Polskę także w strukturach unijnych, ponieważ Roman Dmowski oraz wielu przedstawicieli ruchu narodowego, choćby Korfanty, zasiadali w gremiach, startowali do wyborów w krajach zaborczych. Nie brzydzili się tego. Być może się brzydzili, ale nie unikali tego, bo wiedzieli, że niezależnie od tego być może będą mieli małą reprezentację. Ale przez to, że dostają się do takich gremiów, ich głos jest bardziej słyszalny. Nie jest przypadkiem, że największe głosy eurosceptyków, jeśli chcielibyście wymienić w tym momencie jakikolwiek eurosceptyków spoza Polski, to wymienilibyście jedynie eurodeputowanych. Najprawdopodobniej, albo przynajmniej byłaby to większość. Bo paradoksalnie jest tak, że największy i najbardziej słyszalny głos eurosceptyczny idzie
z Parlamentu Europejskiego. Z grupy nielicznej, tak, zgadzam się, być może nawet niespecjalnie wpływowej, jeśli chodzi o zmianę prawa unijnego, ale jest to absolutnie istotny głos do tego, aby zmieniać i przekonywać społeczeństwa do tego, że Unia Europejska to jest projekt, który ma za zadanie zniewolić narody. I przede wszystkim chciałem na końcu powiedzieć, że musimy uwierzyć w siebie teraz, właśnie w tym momencie teraz, ponieważ naprawdę teraz Polska od nas tego wymaga i to nie jest tak, że w tym momencie nie będzie tak, że ten entuzjazm, który udało nam się wypracować, nie będzie chciał zagospodarować ktokolwiek inny. Bo i tak 25 maja 2014 roku będziecie musieli zagłosować. A jeśli nie wy zagłosujecie, to zagłosują za was. A jeśli zagłosują za was, to już mogę wam powiedzieć, że będą takie grupy, które będą uważać się za narodowców. I będą, i zobaczycie na plakatach u Jarosława Gowina, u Zbigniewa Ziobry, u Jarosława Kaczyńskiego, u Janusza Korwina-Mikkego, ludzie z wpiętymi mieczykami Chrobrego w klapie. Już wam mogę to zapewnić. I to nie będą, to nie będziemy my. To będą ci, którzy będą chcieli właśnie zagospodarować nasz entuzjazm. Ci, którzy będą mówić tak, to my jesteśmy narodowcami. A nie, oni nie są narodowcami, bo my jesteśmy narodowcami. Dziękuję. Dziękuję bardzo tutaj za zabranie głosu. Przejdziemy teraz do referendum. O poprowadzenie poproszę tutaj kolegę Witolda, jako że ma największe doświadczenie z nas tutaj zebranych. Dobrze, dziękuję jeszcze raz. To prawda, teraz przejdziemy do tej procedury technicznej, wyborczej, referendalnej. Po pierwsze, jestem zobowiązany jako delegat Rady Decyzyjnej do tego, aby odczytać wam ideę deklaracji 50%, nad którą także będziemy głosować, ponieważ będą dwa głosowania. Deklaracja 50%. Jeśli referendum w Ruchu Narodowym przyniesie decyzję o starcie Ruchu Narodowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to Rada Decyzyjna ogłosi, że każdy kandydat, który znajdzie się na listach ruchu, będzie zobowiązany do podpisania deklaracji 50%. Oznacza ona, że w przypadku zdobycia mandatu poselskiego w tych wyborach 50% swojego comiesięcznego wynagrodzenia będzie przeznaczał on na wsparcie Ruchu Narodowego. Kampania związana z podpisywaniem zobowiązania ma charakter jawny i otwarty. Staje się częścią kampanii wizerunkowej Ruchu Narodowego. Gwarancją otrzymania zobowiązania ma być, gwarancją dotrzymania zobowiązania ma być poczucie honoru i obowiązku kandydatów Ruchu Narodowego oraz presja opinii publicznej i działaczy ruchu, szeroko poinformowanych o zobowiązaniu wynikającym z deklaracji. Pozyskane w ten sposób środki służyły będą kilku celom. Budowie zaplecza Ruchu Narodowego i wsparciu jego bieżącej działalności. Wsparciu tworzących ruch organizacji w wymiarze określonym przez Radę Decyzyjną. Akcjom społecznym i charytatywnym skierowanym do rodaków w kraju i poza jego granicami. Pomysł deklaracji 50% ma służyć trzem podstawowym celom. Pierwszy to finansowy. Pozyskanie w razie sukcesu w wyborach do parlamentu regularnych środków na finansowanie aktywności społecznej w Ruchu Narodowym. Drugi jest moralno-wychowawczy. Chcemy promować wzór działacza politycznego pozostającego w służbie spraw publicznych, traktującego stanowisko jako zobowiązanie. Zależy nam też na zniechęceniu do naszych list potencjalnych europosłów apanarzystów. Trzeci cel jest propagandowy. Chodzi o zaprezentowanie nowego typu podejścia do życia politycznego przez Ruch Narodowy, promocję solidaryzmu społecznego i wizerunku polityka narodowego jako człowieka oddanego przede wszystkim służbie publicznej.
Przejdziemy zatem do procedury referendum. Chciałbym, żeby tutaj przyszły osoby wyznaczone przez sztab wojewódzki do komisji skrutacyjnej, czyli Bartosz Berg, Robert Wojdat, Jakub Kalus, Jacek Lanuszny, Artur Kozłowski. Proszę kolegów. Czy koledzy wybrali ze swojego grona przewodniczącego? Tak? Widzę. Jakub Kalus będzie przewodniczącym. Czy już macie, już się podzieliliście co do tego? Każdy ma mandaty w ręku. Odczytam, że głosujemy przede wszystkim, głosujemy mandatami. Będą dwa głosowania, dwa pytania. Odczytam najpierw je, jeszcze nie głosujemy. Po pierwsze, pierwszym pytaniem będzie, czy jesteś za startem Ruchu Narodowego do Europarlamentu w wyborach 2014 roku? Po czym zapytam, kto jest za, wtedy podnosimy mandaty, podnoszą mandaty te osoby, które są za startem w wyborach w 2014 roku. Komisja skrutacyjna policzy te mandaty, policzy głosy i proszę trzymać te mandaty tak długo, a zanim komisja skrutacyjna nie powie, że jest już gotowa, nie powie, że przeliczyła wszystkie głosy. Po czym poproszę o opuszczenie rąk i zapytam, kto jest przeciw. I wtedy znowu rozpocznie się głosowanie. Będę prosił o podniesienie mandatów w górę, zostaną one przeliczone przez komisję skrutacyjną. Po czym nastąpi głosowanie drugie i tutaj też przeczytam pytanie w referendum, w głosowaniu drugim. Czy w przypadku startu Ruchu Narodowego w wyborach do Europarlamentu jesteś za zobowiązaniem wszystkich kandydatów ruchu do podpisania deklaracji 50%? I znowu odbędzie się takie same głosowanie. Kto jest za? Mandaty w górę, liczenie. Po czym kto jest przeciw, mandaty w górę, liczenie. To też przystępujemy do głosowania. Czy jesteś za startem Ruchu Narodowego do Europarlamentu w wyborach 2014 roku? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki z uniesionym mandatem. Tak, już? Dobrze, komisja mówi, proszę o opuszczenie. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki z uniesionym mandatem. Już? Czy komisja skrutacyjna potwierdza? Przystępujemy do głosowania drugiego. Nie ma głosów wstrzymujących się, nie będziemy ich zliczać. Czy w przypadku startu Ruchu Narodowego w wyborach do Europarlamentu jesteś za zobowiązaniem wszystkich kandydatów ruchu do podpisania deklaracji 50%? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki z uniesionym mandatem. Już? Dobrze, dziękuję. Proszę o opuszczenie. Kto jest przeciw?
Proszę o podniesienie ręki z uniesionym mandatem. Nie widzę. Dziękuję. Ogłaszam, że zakończyliśmy głosowanie. Proszę teraz komisję skrutacyjną o podliczenie wyników. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie dotyczące ewentualnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 60 delegatów zagłosowało za startem w wyborach, a 6 delegatów zagłosowało przeciwko. Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące deklaracji 50%, została ona przegłosowana jednomyślnie. I to są oficjalne wyniki komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Teraz możemy powrócić do bloku przedstawienia organizacji. Zapraszam ponownie kolegę Dominika, który przedstawi organizację Młodzież Wszechpolską. Drodzy koledzy i drogie koleżanki. No, może będzie. Chciałbym poinformować Państwa o wielkim sukcesie lokalnych działaczy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 18 listopada ekshumowano szczątki jednego z żołnierzy zgrupowania Bartka, Edwarda Biesioka, pseudonim Edek. Właśnie dzisiaj odbywają się uroczystości pogrzebowe w Mazańcowicach, w których niestety nie możemy uczestniczyć. Wobec tego chciałbym, abyśmy wszyscy w uznaniu jego zasług oraz w geście solidarności pomodlili się modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych. Proszę więc o powstanie. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech zły z naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych, pomordowanych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu orężu. O spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zaczepotały polskie sztandary z orłem białym i twym wizerunkiem. Dziękuję. Przejdę teraz do przedstawienia mojej organizacji. Nazywam się Dominik Dura i jestem działaczem Młodzieży Wszechpolskiej w Okręgu Śląskim. W tym niezwykle ważnym i interesującym dniu przypadła mi przyjemność zaprezentowania przed Wami mojej organizacji. Przedstawienie to będzie składało się z dwóch etapów. Pierwszego, gdzie postaram się możliwie jak najkrócej scharakteryzować naszą ideę, określić tożsamość w życiu codziennym i społecznym, a także dzisiejsze formy działania, które się realizujemy. Oraz drugiego, gdzie zaprezentowana zostanie wizualizacja multimedialna dotycząca właśnie młodzieży. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej to Polacy, odwołujący się do naszej narodowej tożsamości, historii oraz kultury. Jesteśmy ludźmi wiernymi idei Polski silnej i niepodległej. Nasz punkt odniesienia nie jest bezpodstawny. Przeszłe pokolenia pokazały, że jesteśmy narodem potrafiącym obierać ambitne cele i je realizować. Naród uważamy za organizm ogarniający swoim zasięgiem przeszłe, teraźniejsze oraz przyszłe pokolenia. Stawiamy go na pierwszym miejscu wśród wartości doczesnych. Wartości właśnie dla tego narodu pracujemy i właśnie w nim pracujemy. Budowa silnego narodu, mającego poczucie własnej wartości, tożsamości oraz szeroki wachlarz możliwości wraz z aspiracjami, to są właśnie nasze cele. O całym życiu społecznym, zbiorowym, wszystkich jego aspektach staramy myśleć się w kategoriach odpowiedzialności, rozsądku i chłodnej kalkulacji danych interesów. Kadrę Młodzieży Wszechpolskiej stanowią osoby młode, które niejednokrotnie popełniają różnego rodzaju błędy. Uczymy się na nich jednak szybko, rozwijając horyzonty myśleniowe działaczy i dążąc do ich samorozwoju. Jesteśmy zarazem radykalni, ponieważ uważamy, że tylko tacy ludzie są w stanie realizować cele wielkie. Ten brak obaw przed wyzwaniami, brak kompleksu w działaniu stanowią o sile naszego ruchu i są solą w oku dla pseudo-elit pookrągłostołowych. Jesteśmy przekonani z kolei, że katolicyzm, cywilizacja chrześcijańska,
muszą stanowić istotę naszego narodu i życia osobistego. Muszą być tym, czym dla ciała jest kręgosłup. Jeżeli mamy się dzisiaj ustosunkować do dominujących prądów w kulturze, polityce, sprawach moralnych, to określamy jasno. Chcemy maszerować przeciwko nim, ponieważ tak każe nam nasza idea, tak każą nam nasze sumienia, tak każą nam nasze wartości. Proponowany typ człowieka płytkiego, para nowoczesnego, dbającego o wyłącznie o własną korzyść, zapatrzonego ślepo w prądy obce, odrzucamy bez zbędnych sentymentów. Chcemy postawić na myśl własną. Chciałbym przejść teraz do przedstawiania naszych działań. Skupiam się przede wszystkim na województwie śląskim. Podstawą działalności Młodzieży Wszechpolskiej są cotygodniowe spotkania formulacyjne, odbywające się obecnie w Bielsku-Białej, Katowicach, Rybniku, Cieszynie, Trójwsi, Częstochowie oraz Zagłębiu Dąbrowskim. Podczas ich trwania omawiane są sprawy organizacyjne, a przede wszystkim przedstawione referaty dotyczące zagadnień ideologicznych, społecznych, gospodarczych i politycznych. Toczone są również liczne, ciekawe dyskusje. Organizujemy szkolenia, na przykład szkolenia w zakresie medialnym czy prawnym oraz obozy ideowo-rekreacyjne, jak na przykład niedawny obóz Młodzieży Wszechpolskiej w Zwardoniu, czy większe konferencje, na przykład spotkania z Ruchem Narodowym. Prowadzimy także w naszych miejscowościach akcje ogólnopolskie, mające na celu po kolei pomoc lokalnym małym i średnim przedsiębiorstwom, na przykład akcja Kupuj Polskę, Kupuj Polskie. Pomoc początkującym studentom w miastach akademickich, na przykład pomoc na dłoń, formę charytatywną, na przykład oddawanie krwi oraz wczorajsza akcja Mikołajkowa. Promocję patriotyzmu, na przykład polska flaga polskim w domu lub kocham Polskę. Posiadamy kontakty i wspólne cele z wieloma innymi środowiskami o profilu patriotyczno-narodowym, wychowawczym, kulturowym, historycznym, rekonstrukcyjnym, czego efektem jest częsta i wzajemna współpraca, która objawia się w takich projektach jak marsze, obchody, pikiety, demonstracje, uroczystości poświęcone bohaterom niepodległościowym i świętom narodowym, tu też regionalnym, imprezy turystyczno-rekreacyjne, konferencje, wykłady oraz współpraca, na przykład z domami dziecka. Należy przy tej okazji wspomnieć, że Młodzież Wszechpolska jest inicjatorem największej imprezy narodowej odbywającej się w naszym województwie, tak zwanego Marszu Powstańców Śląskich, oraz towarzyszącemu jemu projektowi kulturalno-muzycznemu o nazwie Śląskie Eldorado. Nie zaniedbujemy również pracy ideologiczno-informacyjnej, prowadząc liczne fanpage'e na portalach społecznościowych, które bardzo szybko rosną w siłę opiniotwórczości. Nasi działacze są autorami tekstów publikowanych na wydawanych przez nas portalach internetowych i gazet, takich jak Narodowcy.net, Myśl.pl, Polityka Narodowa, czy niedawno powstała Polska Niepodległa. Efekt naszej pracy dostrzegany jest w całym kraju, dzięki czemu przedstawiciele naszego województwa zajmują poważne pozycje w ogólnopolskich zarządach, wydziałach oraz radach. Struktury w województwie śląskim uważane są za jedne z największych i najlepiej prosperujących. Na ostatni autokarowy wyjazd na Marsz Niepodległości zorganizowaliśmy niemal pół tysiąca ludzi. Przepraszam. Dodam tylko tyle, że pół tysiąca, które my zorganizowaliśmy, to w zasadzie troszkę więcej niż sam marsz przed rokiem 2010 w całej Warszawie. Rzeczy i sprawy, o których przed chwilą mówiłem, to tylko pobieżne przedstawienie naszej działalności osiągnięć. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, przyjdźcie, zapytajcie, porozmawiamy. Czekamy na to serdecznie. Cały czas nasze szeregi otwarte są dla ludzi młodych, ambitnych i odważnych, reprezentujących postawę patriotyczną. Młodzież Wszechpolska to patriotyzm XXI wieku. Tradycja i nowoczesność w jednym. Działając na wielu płaszczyznach, każdego dnia udowadniamy, że wartości i zasady wciąż mogą być tym, co nadaje życiu sens. Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 roku, skupiając w swych szeregach najbardziej dynamiczne młode osoby.
Prezesem honorowym organizacji został Roman Dmowski, jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu. Podczas II wojny światowej Wszechpolacy stanęli w obronie swej ojczyzny. Walczyli z nazistowskim najeźdźcą i komunistycznym okupantem. Przedwojenny prezes MW Jan Mosdorf zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Chcemy odbudować potencjał ruchu narodowego. Wierzymy, że już wkrótce to my, nowe pokolenie, będziemy nadawać ton życiu naszego kraju. Miarą Wszechpolaka jest aktywność. Wyznaczamy szeroki katalog obowiązków względem narodu i ojczyzny. Prowadzimy ożywioną pracę formacyjną na cotygodniowych spotkaniach podczas akcji bezpośrednich w czasie obozów szkoleniowych i rekreacyjnych. Sprzeciwiamy się dalszej biurokratyzacji Unii Europejskiej. Bierzemy udział w licznych debatach. Stawiamy na edukację i kulturę. Wydajemy własne pisma i książki, tworzymy serwisy internetowe, wspieramy zespoły muzyczne. Nasze poglądy stają się obecne w świadomości wielu Polaków. Młodzież Wszechpolska to projekt na wiele lat. Projekt tworzenia nowych elit dla Wielkiej Polski. Ale też budowa społecznej infrastruktury, sieci organizacji i przede wszystkim zmiana mentalności naszego społeczeństwa. Bierność, za którą krytykował Polaków Roman Dmowski, chcemy zamienić na odwagę, nowoczesność oraz świadomość własnej wartości, by móc działać bez kompleksów. Nasza organizacja od 90 lat wychowuje młode pokolenia w duchu wartości narodowych i katolickich. Promuje miłość do ojczyzny i szacunek dla tradycji. Walczy z moralnym relatywizmem i lewacką propagandą. Młodzież Wszechpolska, nieustannie atakowana przez polskojęzyczne media i liberalnych polityków, nie poddaje się i rośnie w siłę. Czołem Wielkiej Polsce! Na koniec chciałbym się z wami pożegnać i życzyć wam wszystkiego najlepszego, zarówno w życiu osobistym, jak i organizacyjnym. Mam nadzieję, że za niedługo widzimy się na spotkaniach lub akcjach bezpośrednich. Pamiętajcie, aby móc powiedzieć, że zrealizowaliśmy nasze cele, potrzeba codziennej, ciężkiej pracy i wytrwałości w niej. Nie ustawajcie. Pozdrawiam was. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Dziękuję. Dziękuję za zabranie głosu i przedstawienie Organizacji Młodzieży Wszechpolskiej koledze Dominikowi. Następnie poprosiłbym o przybliżenie organizacji Obozu Narodowo-Radykalnego. Jeżeli są osoby chętne do zaprezentowania, bardzo proszę. Nie widzę. Przechodzimy do zaprezentowania kolejnej organizacji, mianowicie Fundacji Inicjatyw Lokalnej Optima. Przedstawi ją kolega Rafał Kostanowicz. Zapraszam. Postaram się przybliżyć historię oraz działalność Fundacji jak najszybciej. Fundacja Inicjatyw Lokalnych Optima powstała w maju 2009 roku z inicjatywy działaczy z różnych środowisk narodowych. Korzystając ze swojego doświadczenia i wiedzy, rozpoczęliśmy działalność w różnych obszarach życia społecznego. Od samego początku wychodzimy z założenia, że bez silnego ruchu kulturalnego, silnej sceny muzycznej o profilu tożsamościowym, walka o stawiane przez ruch narodowy cele stanie się o wiele dłuższa i trudniejsza.
Fundacja stawia sobie za cel również rozwój fizyczny społeczeństwa w myśl starego powiedzenia: w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie jest nam obca również działalność charytatywna, czego najlepszym dowodem są podejmowane działania. Żeby prezentacja fundacji nie była jedynie gołymi słowami, postanowiliśmy przedstawić Państwu sztandarowe inicjatywy organizowane lub współorganizowane przez naszych działaczy. Jako pierwsze, wspomniane wcześniej przy innych okazjach, Śląskie Eldorado. Organizowane jest ono już od 5 lat w rocznicę III Powstania Śląskiego. Jest to wydarzenie, w którego skład wchodzą liczne koncerty, prelekcje, projekcje filmów o tematyce historycznej. Kolejnym elementem naszej pracy jest Marsz Pamięć i Tożsamość, który zasługuje na szczególną uwagę. Wydarzenie odbywa się już od 6 lat w Bielsku Białej. Ma na celu ono upamiętnienie ofiar sowieckiego i nazistowskiego terroru. Oraz jest również dla nas świetną okazją do integracji środowisk narodowych oraz patriotycznych. Kolejnym aspektem jest niewątpliwie działalność charytatywna. Fundacja ma pod swoją opieką 1,5-rocznego Kacperka, chorującego na wrodzoną wadę układu kostnego prawej ręki. Nasza pomoc polega przede wszystkim na organizowaniu przejazdu na liczne terapie i operacje, które niestety pochłaniają bardzo dużą ilość pieniędzy. Aktywnie wspieramy również ogólnopolskie akcje, tak jak wspomniana wcześniej akcja krwiodawstwa. Od niedawna rozpoczęliśmy nowy projekt mający na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem było zorganizowanie wycieczki do jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Białej dla młodzieży z Domu Dziecka z tego też miasta. W celu przybliżenia im tematyki ochrony przeciwpożarowej oraz pracy strażaków. No i wisienka na torcie. Najbardziej rozpoznawalną wizytówką fundacji jest jednak współorganizowanie Festiwalu Muzyki Tożsamościowej Orle Gniazdo, którego pierwsza edycja odbyła się od 28 czerwca do 30 czerwca 2013 roku. Podstawowymi celami wydarzenia są oczywiście promocja muzyki tożsamościowej oraz umożliwienie rozwoju poszczególnym zespołom muzycznym. Pierwsza edycja festiwalu Orle Gniazdo spotkała się z wieloma trudnościami. Wściekły atak nieprzychylnych mediów oraz organizacji lewackich na nową patriotyczną inicjatywę doprowadził do zmiany pierwotnego miejsca imprezy. Mimo to organizatorzy nie poddali się i impreza doszła do skutku. Liczba uczestników wyniosła około 500 osób z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Francji i Włoch. Już dziś serdecznie zapraszamy na drugą edycję festiwalu, która odbędzie się latem 2014 roku. Tutaj teraz kilka zdjęć właśnie z festiwalu. Jako pierwsze jest to zdjęcie, które prezentuje naszą ciężką pracę, którą poprzedziła sam festiwal. To już koncerty, właśnie węgierski zespół. Orle Gniazdo było również świetnym momentem, aby zaprezentować naszym zagranicznym sojusznikom naszą kulturę poprzez na przykład tej grupę najemną z Bielska Białej właśnie. O, to jest też jedno z moich ulubionych zdjęć, które pokazuje, jakie szeroko była dokładnie szeroko pojęty wiek podczas festiwalu, od najmłodszych dzieci po osoby starsze. Był to wielki sukces. Te kolejne zdjęcie. No i kolejny aspekt. Orle Gniazdo było świetną okazją do powstania giełdy narodowej, gdzie można było zakupić różne gadżety, od wlepek przez koszulki czy też inne rzeczy. I niewątpliwie była to największa okazja do tego typu narodowych zakupów, że się tak wyrażę. No i jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub też chcecie się zapoznać z samą ideą Orlego Gniazda, zapraszam serdecznie na stronę internetową festiwalorlegniazdo.pl. No i na sam koniec plany na przyszłość, bo niewątpliwie nie pozostaniemy na tym etapie. Są to niewątpliwie organizowanie eventów o tematyce survivalowej, turnieje piłkarskie oraz na pewno chcemy wzmożyć ilość akcji charytatywnych. Gdybym miał podsumować fundację w 3 słowach, niewątpliwie byłyby to sport, muzyka, nacjonalizm. Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce.
Dziękuję koledze Rafałowi za przybliżenie bardzo mi bliskiej organizacji. Następnie poproszę o głos prezesa Fundacji Krzysztofa Tarckiego, który zaprezentuje Fundację Patriotyczną Silesia Superior. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moi przedmówcy, tak liczni, postanowili powitać Państwa słowami czołem Wielkiej Polsce. Ja może tytułem wstępu powiem troszeczkę inaczej. Czołem polskiemu Śląskowi. Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu w gronie zaufanych osób narodziła się idea ustanowienia Fundacji Patriotycznej. Instytucji, której zasadniczym celem, misją, przesłaniem i marzeniem będzie wspieranie wszystkich inicjatyw lokalnych o charakterze społecznym, kulturalnym, które służyć będą, że się tak wyrażę, rekonstrukcji zrujnowanego krajobrazu kulturowego Śląska ostatnich lat. Można śmiało nawet powiedzieć dziesięcioleci. To znaczy wspomaganie wszystkich tych działań, które będą służyć odbudowie wiary w Polskę i polskość pośród tej części Górnoślązaków, którzy w ostatnim ćwierćwieczu w taki czy inny sposób dali się uwieść różnego typu propagandzie, najczęściej związanej z tak zwanym ruchem ślązakowskim. Postanowiliśmy to uczynić i przystąpiliśmy do działania. Minęło kilka miesięcy i z ogromną satysfakcją przychodzi mi donieść, że właśnie u schyłku listopada Fundacja Patriotyczna Silesia Superior otrzymała podmiotowość prawną. Stała się faktem prawnym, od tej pory zaczynamy działać. Tak też się złożyło, że przychodzi mi pełnić zaszczytną funkcję prezesa, poczuwając się przede wszystkim do ogromnego obowiązku realizacji naszej misji. Pierwszym takim doraźnym, zrobionym na prędce wytworem naszej aktywności jest gazetka, którą mieliście Państwo okazję właśnie do swych rąk otrzymać. Ale oczywiście to dopiero początek, jak wierzę, mały początek rzeczy wielkich. Szanowni Państwo, bo co bowiem stanowi misję naszej fundacji? Co, jaką treścią chcemy ją wypełnić? Jakie działania będziemy przedsiębrać w najbliższych miesiącach, latach, wierzę może nawet, że dziesięcioleciach, by spełnić zasadniczo główny cel, doprowadzić do stabilizacji obrazu Polski i polskości na Górnym Śląsku. Stabilizacji obrazu, który został w naszej ocenie bardzo mocno zrujnowany. Śmiem powiedzieć wręcz, że jednym z tych głównych motywów naszej działalności jest dekompozycja tradycyjnej polskości przez różnego typu środowiska, które na przestrzeni ostatnich lat zaczęły upowszechniać przekaz, który z punktu widzenia naukowego, a nie tylko jakby chciało się mnie tutaj odebrać propagandowego, mam prawo uznać za kłamliwy. Przekaz dotyczący tradycji śląskich, polskich tradycji, między innymi ogniskujących się wokół powstań śląskich. Chcemy bardzo jasno kreować obraz pozytywny, działać nie poprzez zwalczanie, lecz poprzez przywracanie pozytywnego obrazu powstań śląskich, czynu kolejnych pokoleń Ślązaków w imię połączenia tej ziemi z Polską. Chcemy w ten sposób przeciwstawić się również niezwykle istotnemu problemowi, który, jak doskonale Państwo wiecie, ma miejsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. To znaczy próbie kreacji rzekomej narodowości śląskiej. Próbie wykorzystania chwiejności niemałej części populacji naszego regionu w celu wykreowania nowego narodu, który bez wątpienia może, a raczej musi być wykreowany w opozycji do polskości. Musi z konieczności stanowić wytwór o charakterze antypolskim. Tak to definiujemy i tak będziemy to nazywać, nie szczędząc ani sił, ani środków i przede wszystkim nie wstydząc się tego. Dowody. Szanowni Państwo, myślę, że każdy z nas jest w stanie dzisiaj poprzez łatwość dotarcia choćby drogą internetową do różnych przekazów zauważyć, w jaki sposób, czy też jaka narracja, jaki typ narracji dominuje w tych właśnie środowiskach,
w stosunku do tradycji polskiego Śląska? W jaki sposób nazywa się powstańców? Awanturnikami? Dlaczego przydaje się określenie tak zwane powstania śląskie do trzech wielkich zrywów, które przyniosły powrót tej ziemi po 600 latach do macierzy? Są to rzeczy kłamliwe i mam prawo w tym momencie stwierdzić wręcz, że o ile na przestrzeni ostatnich lat udało się, bądź co bądź, przywrócić ogółowi Polaków pamięć żołnierzy wyklętych, skoro udało się doprowadzić do sytuacji, że marka ta, że tak wyrażę, jest znana i rozpoznawalna, to muszę równocześnie powiedzieć, że oto na naszej ziemi śląskiej notujemy coraz wyraźniej powstanie nowego zjawiska żołnierzy wyklętych. Próbuje się właśnie wykląć powstańców śląskich. Musimy tę tendencję odwrócić. Mamy za sobą, co mogę osobiście zaświadczyć, ogromne poparcie, liczne inicjatywy i zapytania, które docierają z różnych stron, także co piękne i ważne, ze strony młodzieży, wskazują na głód przekazu patriotycznego w społeczeństwie śląskim. Tego chcemy właśnie dokonać. Z drugiej strony zachodzi pytanie, kto lub co ma być podmiotem naszej działalności. To znaczy, na kim chcemy się oprzeć. No tutaj myślę, że nie można pominąć ogólnie znanej prawdy już w tej chwili. Na scenę publiczną i w dorosłe życie wchodzi nareszcie nowe pokolenie. Nie czuję się może jeszcze tak stary, ale jednak należę do tego pokolenia, które doświadczyło na przełomie lat 80. i 90. i w ogóle ostatniego ćwierćwiecza marazmu społecznego, zatraty aktywizacji, rozluźnienia więzi społecznych, atomizacji społeczeństwa, także na Górnym Śląsku. To jednak akurat nie czyni wyjątku w skali ogólnopolskiej. Jest to pokłosie makabrycznej transformacji ustrojowej. Z drugiej jednak strony jesteśmy w stanie zrozumieć, także socjologicznie, dlaczego ta dezaktywizacja, ta bierność polityczna społeczeństwa nastąpiła w latach 90. Poczucie zagubienia, zamęt także w sferze wartości, rzecz jasna kryzys gospodarczy, ogromne kłopoty bytowe stanowią zasadnicze źródło tej sytuacji. To rozumiemy, ale też zgodnie z fundamentalną prawdą, że naród jest żywym organizmem, że ma wymiar wręcz biologiczny, następuje jego odrodzenie i w to wierzymy i to widzimy. To jest fenomen, który sprawia, że mam prawo, także jako historyk, to pokolenie, którego część tutaj reprezentantów zasiada, porównać wręcz do pokolenia, chciałbym się nie mylić, do pokolenia, do którego należał on, między innymi Roman Dmowski. Proszę zwrócić uwagę, że pokolenie Dmowskiego, Paderewskiego, wymieniajmy jeszcze więcej, nie zrodziło się i nie przeżyło bezpośrednio traumy upadku powstania styczniowego. Nie nosiło w sobie ciężaru tego wstrząsającego załamania, które doprowadziło właśnie do bierności, właśnie do odrzucenia pozytywistycznego, znaczy do pozytywizmu doprowadziło, ale doprowadziło też do odrzucenia politycznej aktywności. Pokolenie Dmowskiego kwestionowało tą bierność, zwalczało żywo, wskazując cele pozytywne. Dziś mam wrażenie, wchodzi na scenę polityczną pokolenie, które da Bóg za dekadę, a może i szybciej, przejmie stery, prowadząc nas ku lepszej przyszłości i ku wielkiej Polsce. I ku wielkiemu polskiemu Śląskowi, a my, jako Fundacja Patriotyczna Silesia Superior, chcemy to tylko po prostu troszeczkę wspomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze Krzysztofowi za przybliżenie Fundacji Silesia Superior. Następna organizacja, która zostanie przybliżona, to jest Unia Polityki Realnej. Przedstawi ją kolega Dariusz Więcki. Zapraszam. Witam. Dariusz Węcki, tak przy okazji, ale to zdrowia. Bardzo serdecznie chciałbym was wszystkich przywitać i w sumie wyrazić dużą radość, że przy tej okazji możemy przedstawić Unię Polityki Realnej, w sumie najstarszą partię w Polsce, ale obecnie chyba dość już mało znaną. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni.
i wyjaśnić, dlaczego Unia Polityki Realnej znajduje się w waszym gronie. Dlaczego znajdujemy się w Ruchu Narodowym poprzez naszych przedstawicieli. Żeby to dobrze zrozumieć, warto zwrócić uwagę, że mimo różnych dróg, którymi podążały nasze środowiska, które tworzą obecnie Ruch Narodowy, to w gruncie rzeczy dążymy do bardzo podobnych celów. Jest zatem, jakie te cele zatem są? Co leży u podstaw działalności Unii Polityki Realnej, co upoważnia do takiego stwierdzenia? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że Unia Polityki Realnej od początku swojego istnienia, to już jest ponad 20 lat, głosi, że państwo jako organizacja polityczna i społeczna narodu powołane jest do stworzenia właściwych warunków dla jego rozwoju i także dla rozwoju każdego poszczególnego obywatela. A jako że gospodarka jest tą drogą, która jest najprostszą drogą do zniewolenia, to też swoją aktywność kierujemy właśnie w tą stronę. Staramy się bronić tych wartości, które stoją u podstaw niezależności każdego człowieka i dających mu możliwość do właściwego rozwoju. Tymi wartościami są wolność, własność i sprawiedliwość. Takie podejście wynika z głębokiego przekonania, że naród może być bogaty jedynie bogactwem jego obywateli. Przy tym ważne jest to, że musi tu być również korelacja, czyli każdy obywatel powinien być zobowiązany do dbania o rozwój swojego państwa i swojego narodu, bo jest to gwarant jego indywidualnej wolności. Stąd uważamy, że jednym z najważniejszych, pośród wielu innych, zadań państwa winno być pobudzanie przedsiębiorczości i stwarzanie optymalnych warunków dla jej rozwoju. Uważamy, że jest to niezbędne dla szybkiej poprawy sytuacji materialnej ogromnej rzeszy Polaków, zwłaszcza młodych Polaków. Stanowi to zarazem podstawę do zbudowania chyba najistotniejszej dla rozwoju, dla prawidłowego rozwoju narodu grupy, jaką jest klasa średnia. Klasy, której w zasadzie w naszym narodzie w obecnej chwili, w naszym kraju jest bardzo znikoma i bardzo słabo widoczna. Mówię tutaj głównie o jej interesach, o jej znaczeniu dla rozwoju państwa. I tutaj niestety uważamy, że państwo swojej roli niestety nie spełnia. Nie wierzymy, aby obecne elity, czyli te elity, które obecnie rządzą naszym krajem, mogły tę sytuację zmienić. Nie są w stanie dokonać jakiejkolwiek jakościowej i kompleksowej zmiany w polityce państwa w tym względzie. Tu jest właśnie kolejny element, który łączy nasze środowiska. Jest nim przekonanie o konieczności zastąpienia tych obecnie rządzących naszym krajem elit i zastąpienie ich nowymi elitami, które będą powodowane patriotycznymi pobudkami, a zarazem świadome swego służebnego wobec narodu statusu. Elit, które będą stać na straży suwerenności, rozwoju i bogactwa naszego państwa. Takich elit Polska wciąż się nie doczekała i dlatego uważamy, że ten stan rzeczy trzeba natychmiast zmienić. Nie ma zgody na to, aby dalej rządziły nami osoby i stojące za nimi siły polityczne, których działalność prowadzi do podcinania korzeni naszej cywilizacji, do podcinania korzeni naszego narodu. Unia Polityki Realnej uważa, że w walce o realizację tych celów nie może być kompromisów, ale też nie wolno zapomnieć, że w tej walce cele nie mogą być ważniejsze od środków. Wymaga to jednak odpowiedniego duchowego przygotowania. Tu nie może być jakichkolwiek ustępstw od zasad i wartości, gdyż chcemy doprowadzić do gruntownej przemiany społecznego morale. Jak zapisane zostało w deklaracji ideowej Unii Polityki Realnej przed ponad właśnie 20 laty, tak i teraz, uważamy, że istnieją pewne niezbywalne prawa przynależne jednostce, rodzinie i narodowi oraz zasady niezbędne dla rządzenia państwem. Stanowczo sprzeciwiamy się mieszaniu tych pojęć. Wszystkie te sfery, jednostkę, rodzinę, znaczy rodzinę, oczywiście związek mężczyzny i kobiety,
naród i moralność osobistą uważamy za pierwotne względem państwa, które winno im służyć zgodnie z wykształconymi przez wieki regułami. Jesteśmy zatem otwarci na świat, ale chcemy przy tym pamiętać, że mamy też w Polsce swój dorobek. Mamy swoje doświadczenia i nie musimy ślepo naśladować wszystkiego, co przynoszą nam inni. Jak bardzo jest to ważne, możemy dostrzec, przyglądając się temu, co się dzieje za naszymi zachodnimi granicami, w tak zwanej Starej Unii. Cała ta degrengolada moralna, która występuje w tamtych krajach, jest rzeczą, której w Polsce nie chcemy. Wydaje mi się, że tak pokrótce mówiąc, przedstawiłem te cele, które są wspólne i które Unia Polityki Realnej stara się realizować już od samego początku, ale jak widać, są to cele, które są całkowicie zbieżne z zadaniami, które postawił przed sobą Ruch Narodowy. Stąd też nasza obecność tutaj wydaje się nam całkiem naturalna. Dla realizacji z kolei tych celów UPR angażuje się w wiele działań politycznych z racji swojego charakteru, społecznych, samokształceniowych. Zgodnie z istotą funkcjonowania każdej partii politycznej staramy się oczywiście brać udział w rywalizacji wyborczej, zdając sobie sprawę, że sama praca u podstaw w obecnych czasach to jednak za mało. Żeby dokonać tej głębokiej przemiany ludzkiej świadomości, tutaj potrzeba po prostu obecności we wszystkich instytucjach. Istnieje ogromna potrzeba zahamowania tego destruktywnego wpływu relatywizmu moralnego, który w tych instytucjach wszystkich funkcjonuje na dzień dzisiejszy. Ale aby móc tego dokonać, trzeba zdobyć wpływ na ich kształt, a to nie może zapewnić tylko udział bieżącej polityce. Póki takiego wpływu nie mamy, staramy się zwracać uwagę opinii publicznej na nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa poprzez publikowanie oczywiście oświadczeń ważnych dla Polski i naszego regionu sprawach. Staramy się uczestniczyć aktywnie w różnych działalnościach różnych organizacji, ale przede wszystkim w prowadzonej debacie przez publikowanie chociażby na łamach myśli.pl czy Niepodległej Polski, jak i wielu innych. Uczestniczymy w debatach na różnych portalach społecznościowych i w różnych innych okazjach. Organizujemy różne pikiety, zresztą chyba najważniejszą i tak najbardziej znaną jest pikieta antypodatkowa, którą rokrocznie prowadzimy pod urzędami skarbowymi. Również systematycznie, to też warto wiedzieć, Unia Polityki Realnej uczestniczy w marszach niepodległości, bo to jest też element, który warto poznać. Organizujemy również wiele wykładów prowadzimy działalność propagatorską, samokształceniową z zakresu polityki i ekonomii. Ostatnio rozpoczęliśmy cykl wykładów mających na celu przybliżenie postaci należących do panteonu polskich ekonomistów wolnorynkowych, takich jak Roman Rybarski, profesor Edward Taylor, czy profesor Adam Krzyżanowski, czy Adam Heidel. Staramy się o nich pamiętać również przy okazji Dnia Zmarłych, składając kwiaty na ich grobach i czcząc ich pamięć w ten sposób. Angażujemy się także w wiele działań na uczelniach, starając się znaleźć w ciałach kształtujących wiedzę i światopogląd młodych ludzi, takich jak koła uczelniane czy stowarzyszenia studenckie. W ten sposób chcemy zyskać wpływ na kształtowanie przyszłych elit, wpajając młodym ludziom bliskie nam wartości, o których wcześniej oczywiście już była mowa. To oczywiście tylko najważniejsze pola działalności, na których aktywni są nasi członkowie. Warto również zaznaczyć, że coraz większą rolę w naszej bieżącej działalności odgrywa młodzież, szczególnie zrzeszona w Stowarzyszeniu Młodzi dla Polityki Realnej. Systematycznie uczestniczy ona we wszystkich naszych działaniach, często zresztą będąc ich inicjatorami. Tutaj przy okazji serdecznie tych, którzy mają podobne poglądy i wolnorynkowe ciągotki, zapraszam serdecznie na nasze spotkania i na spotkanie młodzieżówki. Jej przedstawiciele zapewne są też wam znani z programów Młodzież Kontra, gdzie spotykamy się i gdzie bardzo często wymieniamy swoje poglądy i jest to jedno z mediów, poprzez które no, dość widocznie ta nasza młodzieżówka potrafi się pokazać. Także kończąc, chciałbym wyrazić nadzieję, że wraz z całym Ruchem Narodowym będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w budowaniu
wielkiej Polski, ale Polski silnej swą gospodarką, swym orężem i swym duchem niezłomnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przybliżenie organizacji Unii Polityki Realnej. Następnie głos zabierze kolega Robert Wojtat, który przybliży nam inicjatywę narodową KNUR-ów. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Robert Wojtat, jak już kolega wspomniał. Jestem przewodniczącym inicjatywy narodowej KNUR-ów, która od 2 lat zaledwie działa na terenie powiatu gliwickiego i okolic i powiedzmy wypełniła szarą plamę na lekkiej mapie, na dużej mapie narodowej Górnego Śląska. Inicjatywa Narodowa KNUR-ów opiera swoje działania na prostych i skutecznych akcjach społecznych, które by opierały się również na ludziach, którzy działają u nas w organizacji i nie tylko, ponieważ zrzeszamy też osoby, które powiedzmy są w innym przedziale wiekowym od nas i są z byłej, powiedzmy, Solidarności osoby, które nie akceptują systemu i władzy obecnej Polski. Działamy poprzez pomoc na przykład dla domów dziecka w Gliwicach, numer 1 i 2. W tym roku właśnie na Mikołajki zebraliśmy dość dużo zabawek i dzieciaki były ucieszone. Również staramy się propagować sport poprzez jakieś organizacje krótkich turniej czy biegów, na które mógłbym zaprosić już we wiosnę, na przykład maraton, albo bieg przełajowy, który będziemy organizować u nas w okolicy. Inicjatywa Narodowa KNUR-ów również stara się propagować, powiedzmy, taki pozytywny patriotyzm wśród najmłodszego przedziału naszego społeczeństwa, czyli wśród gimnazjalistów i... Aha, dobrze. Wśród gimnazjalistów, żeby pokazać im, że to nie jest, powiedzmy, temat, który gryzie, ani nie jest powodem do wstydu, tak, kochać swoją ojczyznę. Inicjatywa Narodowa KNUR-ów stara się też pokazać pozytywny przekaz, chociaż nie wszyscy ładnie wyglądają, tak, z naszej organizacji. Którzy po prostu pokazać, że ludzie są... że narodowcy to są pozytywne osoby. No. Postaramy się też zorganizować za tydzień, w tą sobotę, Marsz Antykomuna Gliwice, który serdecznie wszystkich zapraszam. Pokażemy, że no, nie ma niestety miejsca dla, powiedzmy, czerwonej demokracji u nas w kraju. I przejdziemy ulicami Gliwic pod pomnik ofiar totalitaryzmu, żeby uczcić też ich pamięć. Złożymy wieńce i powiemy kilka słówek. Oczywiście nie zabraknie też, powiedzmy, weselszych akcentów, które mogę potem zdradzić tuż przed marszem. Postaramy się również w przyszłości, jakby powiedzieć, bardziej wciągnąć się w pracę w ruchu narodowym, aby pokazać, że no, takie małe organizacje jak my też są w stanie bardzo, naprawdę bardzo dużo zdziałać. Potencjał, jaki mamy, jest dość duży, i myślę, że wykorzystamy go w jak najlepszy sposób, współpracując z najlepszymi, doświadczonymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Chwała Wielkiej Polsce. Dziękuję koledze za przybliżenie inicjatywy. Następnie głos zabierze kolega Rzymanek Paweł, który zaprezentuje nam organizację Narodowe Żory. Zapraszam. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy. Na początku w imieniu Narodowych Żor chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na zjazd. Oficjalną datą powstania Narodowych Żor jest 11 listopada 2012 roku. Jednak już wcześniej przygotowaliśmy się do wyjazdu na marsz, czego efektem jest nasza zapowiedź marszu. Po powrocie z Warszawy wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie był to jednorazowy przejaw patriotyzmu, tylko początek dalszej działalności. Za główny cel przyjęliśmy szerzenie wartości patriotycznych i pobudzenie świadomości narodowej w Żorach. Ważnymi tematami są dla nas istotne postaci oraz wydarzenia związane z Żorami, Górnym Śląskiem oraz Polską.
Swoją aktywność staramy się prowadzić na wiele sposobów. Efekty naszej całorocznej pracy pokrótce przedstawię. W kwietniu wraz z ONR-em Południowy Śląsk zorganizowaliśmy w Żorach projekcję filmu October Baby wraz z krótką prezentacją antyaborcyjną. Promocja spotkania w szkołach i kościołach przyniosła zadowalający efekt, bo na film przyszło ponad 100 osób. W ramach akcji Paczka dla kombatanta przekazaliśmy 3 paczki żywnościowe dla Fundacji Odra Niemen, które zostały zawiezione na Kresy przed Wielkanocą. Prowadzimy akcje informacyjne w postaci plakatów, między innymi na Dzień Żołnierzy Wyklętych, w rocznicę Powstania Warszawskiego oraz w ramach akcji Uważaj na pedofilów, zorganizowaną wraz z Inicjatywą Narodową Knurów. W ramach tej akcji także rozdawaliśmy ulotki w Żorach. W rocznicowe daty zapalamy znicze przy pomnikach i nagrobkach, między innymi obrońców Żor z 1 września, powstańców śląskich, a także na nagrobku porucznika Armii Krajowej Franciszka Wojtka. 12 listopada bieżącego roku braliśmy udział w uroczystości odsłonięcia pomnika żołnierzy wyklętych w Żorach, na którym gościem naszym był Tadek. I również Tadek zagrał koncert w jednej z naszych szkół w Żorach. Braliśmy udział dwukrotnie w Marszu Niepodległości, w Marszu Powstańców Śląskich, w Marszu Wyzwolenia Wodzisławia oraz braliśmy udział na obchodach rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Warszawie. Także braliśmy udział w różnych spotkaniach, na przykład z Ruchem Narodowym w Raciborzu albo w Rybniku na spotkaniach m.in. z Rafałem Ziemkiewiczem czy z Leszkiem Żebrowskim. Ponadto braliśmy udział w turnieju piłkarskim organizowanym przez Obóz Narodowo-Radykalny oraz wydaliśmy kilka gadżetów. I w przyszłości, poza kontynuacją naszej aktywności, którą wymieniłem wcześniej, planujemy zorganizować marsz na 1 marca właśnie pod nowo powstały pomnik żołnierzy wyklętych. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem. Dziękuję za zabranie głosu. I jako ostatnią organizację, do zaprezentowania ostatniej organizacji zapraszam kolegę Jakuba Kalusa, który zaprezentuje nam organizację Białe Orły. Koleżanki, koledzy, z góry przepraszam, że nie przygotowałem żadnego pokazu. Natomiast w kilku słowach, ponieważ kolega Artur upoważnił mnie dzisiaj do przedstawienia, bo sam nie mógł wystąpić, więc upoważnił mnie do przedstawienia organizacji Białych Orłów. I w kilku słowach to organizacja o profilu narodowym w dużym odniesieniu do specyfiki regionu, która powstała w 2003 roku. Od 2003 roku rokrocznie w Bytomiu organizuje Marsz Niepodległości tak naprawdę. Marsz, na który działacze narodowi ze Śląska właśnie od 2003 roku nieustannie jeżdżą. To jest taka sztandarowa, powiedzmy, inicjatywa Białych Orłów w naszym regionie. Natomiast oprócz tego kojarzymy też tutaj pierwszomajowe manifestacje, też z takim hasłem, powiedzmy, że tak bardzo niejako Białe Orły inicjowały tego typu hasła pod hasłem praca, godność, nacjonalizm. 1 maja manifestacja antykomunistyczna, ale o wydźwięku właśnie bardziej socjalnym. Oprócz tego Białe Orły organizują często w Bytomiu różnego typu konferencje. Takim większym wydarzeniem 2 maja bieżącego roku był Kongres Nacjonalistów, Kongres Śląskich Nacjonalistów, na którym de facto pewne zalążki ruchu narodowego
już możemy zauważyć, ponieważ Białe Orły mocno się angażowały w konsolidację środowisk narodowych na Śląsku. Także jeżeli chodzi o takie o pola działalności, no to te, które wymieniłem przed chwilą, no i profil organizacji bardzo taki patriotyczny i bardzo regionalny. Na marginesie hasło także Polski Honor, Śląska Duma, krzyczane na manifestacjach, to jest właśnie hasło, które koledzy z Białych Orłów zainicjowali. Także tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję tutaj za zaprezentowanie organizacji Białych Orłów. Mam pytanie, czy na sali znajduje się osoba, która chciała zaprezentować organizację z Gliwic? Poproszę. Nie wiedziałem, że będę jednak wywołany do tablicy. Przyznam się, że to jest moje pierwsze chyba wystąpienie od szkoły podstawowej, więc mam nadzieję, że nic nie palnę głupiego. Mam na imię Michał Berczek, jestem z Gliwic. Reprezentuję akcję, inicjatywę Czerwone Gliwice. Dosyć kontrowersyjna nazwa, ale kurczę, taka jest prawda. W moim mieście mamy ponad 30 zakwestionowanych ulic, komunistycznych ulic. Nie są to jakieś nasze wymysły, są to wszystko ulice, które zostały zakwestionowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Dla mnie to jest wielki absurd, że codziennie jako patrioci chodzimy do pracy na uczelnie ulicami oprawców, no, naszych rodziców. Taka jest prawda. Mamy w Gliwicach kilka przykładów Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, Gomułki, na przykład 22 Lipca, Marksa, to są ulice, które normalnie funkcjonują w Gliwicach. Nawet takie osiedla mamy, to jest coś ciekawe. No i tyle, co na ten temat powiedzieć. Przede wszystkim organizujemy się poprzez Facebooka, mamy swoją stronę internetową. Cały czas czekamy na, zbieramy poparcia. Co jest ciekawe, że większość polityków się o naszej akcji wypowiada, że to jest bardzo dobry pomysł, poza SLD oczywiście. No i tyle. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.czerwonegliwice.pl. Na Facebooku jest wielu naszych akcjach. Tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy. Z wielką przyjemnością miałem okazję poprowadzić dzisiejsze spotkanie, które obecnie uważam za zakończone. Chciałem podziękować firmie transmitującej nasze wydarzenie, firmie Premium Media, która transmituje Marsz Niepodległości, który transmitowała Szczyt Klimatyczny i jest z nami bardzo zaprzyjaźniona. Koleżanki, koledzy, czołem Wielkiej Polsce. Czołem. Może na zakończenie, bo chyba nam się zapomniało. Proszę wszystkich o powstanie i zaśpiewamy jeszcze hymn młodych. Do hymnu. Złoty słońca, blask dookoła, osioł biały z lata wzwyż. Dumnie wznieśmy w górę czoła, patrząc w polski znak i krzyż. Polsce niesie odrodzenie, tępcząc podłość, fałsz i brud. W nas mocarne wiosny tchnienie, w nas jest przyszłość, z nami lud. Naprzód idziem z gier powodzi, niechaj wroga przemoc wrzy. Już zwycięstwa dzień nadchodzi, Wielki Polski moc to my, Wielkiej Polski moc to my.